A na początek wielkie dzięki dla naszych patronów imiennych, którymi są Prawdziwy prywacz Krzysztof Słysz Zbyszek Chojecki Błażej Szkudłapski, czyli DJ z wąsem, który zakręci każdym parkietem Kierowca autobusu linii 177 KZK GOP Piotr Semeniuk i Szymon Żurawski, czyli Szymon Mówi I uwaga! Ostrzegamy, że w tym odcinku pojawiają się wzmianki i cytaty dotyczące przemocy fizycznej i seksualnej. Ex. Podcast o latach 90. Bartek, mhm. słuchaj, bo ty masz jakieś, jakieś takie młodsze dzieci, dzieciaki w rodzinie bliższej, z tego co wiem. Więc mhm. może będziesz wiedział, bo ja nie mam. Pytanie jest proste: czy bić dzieci? Sprawa jest jasna. Bić, bić ręką, przedmiotem twardym, linką, smyczem. Pasem do spodni, bo bez tego dziecko nam rośnie na cholera wie co. E Osoby, które nie rozumieją żartu, bo tak wytłumaczę. Oczywiście jest to cytat z postaci Wojciecha Mana z, ze skeczu Tętno Pulsu, będącego fragmentem jednego z odcinków e, takiego programu skeczowego, lentisowego, który się naz, nazywał e, za chwilę dalszy ciąg programu. E, natomiast powiedzmy nawet, żebym bym to powiedział na poważnie. I teraz, jakie konsekwencje by mnie spotkały w Polsce? Czy, czy by mnie spotkało te słynne cancel culture? Czy po prostu czy by mnie anulowano po prostu już na zawsze? I czy bym zniknął po prostu w odbędach sieci, być może, a być może miałbym szansę, jakby dzięki temu, na to, żebym został posłem na przykład na Sejm Rzeczpospolitej Polskiej. Tak. Myślę, że spokojnie, chociaż ta, jakaś, jakoś ta twoja odpowiedź wydaje mi się niekompletna, bo ty mówisz bić, tak? Z, mhm. Kategorycznie, z całą stanowczością, przy pomocy rozmaitych narzędzi. Otóż, mhm. Bartek, dzieci nie należy bić, dzieci należy po prostu napierać. Mhm. I tutaj posłużę się może cytatem. Otóż, powinien pan być bezwzględny, by nie rzec jeśli za jakieś przewinienie wlepi pan dzieciakowi lekkiego klapsa, a za inne drugiego, to efekt będzie nie tylko mizerny, ale i nad wyraz nieprzyjemny dla delikwenta. Natomiast spranie raz, a porządnie zapewni panu i żonie spokój na pół roku. Dokładnie na, na pół roku, roku tak. bo jest to, jest to wyliczone według określonego algorytmu, który się najzwyczajniej w świecie sprawdza. Mm -hmm. e, Najważniejsze no to zapewnić po prostu takim solidnym wpierdolonym dziecku traumę na całe życie. Tak. Mm, przynajmniej nie będzie się potem wychylać i od razu państwo Powiemy, że to był cytat z, z... Jana Jana Bowatiego, <grymiania> tej mojej ulubionej, Czybić <grymiania> dzieci się nazywa. Ona <grymiania> <Dzieciana. grymiania> pierdnie, uwag, kilka. E, w każdym razie, będziemy tak naprawdę rozmawiać o innym dokumencie z epoki dzisiaj, mianowicie o książce, która została po raz pierwszy ogłoszona drukiem, że tak powiem, w taki staroświecki sposób. W roku 91. Mm. E, nakładem wydawnictwa Watra ukazało się wtedy Coś o nazwie Wadę Mekum Ojca. Autorem jest e, znany i lubiany polityk, filantrop i bryżysta Janusz Korwin-Mikke. E, I właśnie o tym dzisiaj porozmawiamy. Przyjrzymy się temu, jak się kształtował ten, ten dyskurs, jak ta psychologia dziecięca w 1991 <grym> roku stała. Oczywiście żarty, żarty, bo Janusz Korwin-Mikke wówczas nie, nie miał żadnych kompetencji, żeby wydawać jakieś wyroki w kwestii wychowywania dzieci. Poza tym, że w momencie premiery miał e, tych dzieci 6. Czyli oczywiście nie mało, ale może o jakiś tam innych okolicznościach, losach i o tym, czy to faktycznie mm -hmm. <laughs> sprawdza się w praktyce, jak Korwin twierdzi w Wademekum, porozmawiamy. Piękna rzecz, piękna wzruszająca powieść, nie zapomnę jej nigdy. No. Janusz Korwin-Mikke moim zdaniem ma prawo wydawać wszelkie wyroki na wszelkie tematy i tak właściwie przebiega cała jego kariera polityczna, czy też może całe jego wizerunek publiczny, tak? To jest facet, który Wypowiada się właściwie na dowolny temat. Od lat mniej więcej 40, tak? No bo są, są jakieś tam ślady, nie, no więcej, no bo są jeszcze za 70. jakieś ślady jego twórczości, ale powiedzmy, tak. że taką postacią popularną stał się gdzieś tak pod koniec lat 80., na początku 90., co już zwłaszcza, tak oczywiście, jak już mógł założyć swoją, swoją pierwszą partię. I od początku był to facet, który wyróżniał się na pewno w jakiś stopniu imidżem, tak? No bo, no bo nosił muszkę zamiast krawata na przykład. Tak? i to była jakaś taka jego rzecz nie być może to był jedyny polityk, który, 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 który w ten sposób się nosił, miał taką brudkę przystrzyżoną trochę, trochę na Lenina. Nie? Tak, tak trzeba mm. powiedzieć, że, że, że troszkę przypominał. Nie wiem, czy tutaj nie, nie czekam jakiś pozew ze strony Konfederacji, no, ale, ale, ale tak było. Albo nie? ze strony Lenina, prawda? No to... Albo ze strony Lenina, tak. Tutaj jakaś, jakaś grzybnia zaraz mnie, zaraz mnie pozwie. I, i przy, jeszcze dodatkowo, oprócz tego wszystkiego, była to osobowość polityczna, przy czym nie była to jedyna oczywiście osobowość polityczna, lat 90. w polskiej polityce, no bo... Wiadomo, że to, to był czas, w którym na przykład nie wiem, na no, początek lat 90. w zasadzie najbardziej e, najważniejszym politykiem w Polsce był Lech Wałęsa, tak, który wyrazistością mógłby obdzielić po prostu, nie wiem, 30 innych posłów, czy tam 30, 30 innych polityków nie? i wszystkich kolejnych prezydentów, którzy następowali po nim. Natomiast rzeczywiście korwin Mikke e, od samego początku był troszeczkę politykiem, a troszkę takim publicystą, tam żyjącym sobie z tego, że pisał sobie swoje felietony do różnych periodyków e, i pisał w nich rzeczy. Cóż to były za rzeczy? No, Korwin-Mikke tak naprawdę tę działalność publicystyczną, tak to nazwijmy, zaczął jakoś na przełomie lat 60. i 70. No i jak sobie prześledzimy tę bibliografię i jego dokonania do momentu wydania Wademekum, to zauważymy, że tak. No dominują tam oczywiście teksty około polityczne, społeczne, ekonomiczne, związane z liberalizmem, teksty programowe, manifesty rozmaite. Większość z tych rzeczy ukazała się w drugim obiegu. No i dominuje tam też um, oczywiście poważna publicystyka dotycząca brydża, bo pamiętajmy o tym, że Janusz Korwin-Mikke jeszcze na studiach zaczął udzielać się bardzo czynnie jako brydżysta. Podobno właśnie jeżeli chodzi o listę rzeczy na których Korwin się zna albo twierdzi, że się zna, akurat podobno jeżeli chodzi o Brydża, to rzeczywiście można mu tutaj przypisywać pewien autorytet i też pewne umiejętności, bo jednak utrzymywał się jako za zawodowiec, był w polskiej kadrze. Więc tutaj możemy sobie prześledzić na popularnym portalu Wikipedia jego dokonania do tamtego czasu, chociaż w 1991 roku, kiedy ukazało się w Vademek Mojca, to ukazały się jeszcze dwie inne książki Korwina. No to prowokacja, to był zbiór falietonów z lat 80, 90. A druga książka to nie tylko o Żydach. Zbiór artykułów <grym> o sprawach narodowych. Oczywiście. Nie tylko, ale również. W zasadzie to jest, to jest tytuł, który mógłby stanowić. który byłby tytułem dowolnej innej książki. Tak, 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 tak. Albo, albo biografii. Janusz Korwin-Mikke, nie tylko o Żydach. No, Właśnie A jak, jak, odmieniamy, jak, jak odmieniamy nazwisko? Który, który człon. Wiesz, co, są, są dwie wykładnie podobno prawidłowe, i można z, z całą pewnością coś. Trzeba odmieniać. Ja się trzymam w wersji, w której zostawiam herb Korwin jako nieodmienialny, tak jak przy różnych Wieniawa Długoszewskich i to też jest właściwe, a, a Mikkę normalnie się odmienia. Można też odmieniać oba te człony. Nie można nie odmieniać, bo w polskim języku nie można nie odmieniać. Mhm. E, więc tak, tak te, te, Tak by chyba należało zrobić. Wadamekom ojca dodajmy, to jest jego pierwszy tekst, pierwsza publikacja, która dotyczy spraw właśnie nie, 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 nie brydżowych i nie politycznych, społecznych z całą pewnością, ale społecznych, psychologicznych. I rodzinnych, no bo, żeby to państwu jakoś rozjaśnić. Wademekum, jak wiadomo, no to taki, taki poradnik, takie kompendium wiedzy. No i jest to tak naprawdę w tym przypadku zbiór alfabetycznie uporządkowanych haseł, takich krótkich tekstów, można powiedzieć, felietonowych, trochę takich esejowatych, które dotyczą, jak się można domyślać, wychowywania dziecka. <laughs> przy czym, tak to, jak to bywa przy, przy ludziach i kobietach. No, dzieckiem jest raczej syn, Oczywiście no mhm. dziewczynki też w rodzinie funkcjonują to zresztą. zdarza. Zresztą... Tak, zdarzają rodzinach. się, tak, ale to trzeba już mieć więcej niż tam, wiesz, czwórkę, mm -hmm. e, ale tutaj e, akurat Korbin w momencie wydania książki był ojcem szóstki dzieci, ale sam wspomina o tym, że zaczął pisać książkę, kiedy miał tych dzieci trójkę, trzech synów, czyli wynika z tego, że Fademykum powstawało od roku 1977 do momentu wydania e, na początku e, lat 90. No i tak, wademekum czyli poradnik, czyli zbiór jakichś prawd, powiedzmy, że obiek obiektywnych dotyczących danej dziedziny. Tutaj trzeba to traktować bardzo, bardzo umownie, no bo wademekum Korwina jest po pierwsze skrajnie subiektywne, po drugie bardzo luźno podchodzi do dokonań naukowych w rozmaitych mhm. dziedzinach. Korwin, który został magistrem filozofii, który studiował też na innych kierunkach, ale ich nigdy nie ukończył, nie ma zupełnie problemu z tym, że, że nie ma, nie ma wiesz, fakultetów, że nie ma profesorów, w poszczególnych dziedzinach, tylko swobodnie się tutaj bawi. Przy okazji, jeszcze sugeruje czytelnikowi, że może on spokojnie się z nim nie zgadzać, może on wchodzić w polemikę, może to zrobić inaczej, czyli tak naprawdę o kandupy rozbić z to Wademeku. No bo Korwin mówi, że ja chcę tutaj tylko i wyłącznie wytyczać kierunek. Jakiś kierunek podstawowy myślenia, jaki kierunek to jeszcze będziemy opowiadać. Jest to książka, jak sugeruje też jak sugeruje też informacja na okładce. Tych okładek było kilka, tylko dla mężczyzn. Mm -hmm. Nie ma co tutaj ukrywać. Wademekum ojca, ja bym dodał właśnie, że Wademekum ojca dla synów, i Wademekum też małżonka lub kochanka, bo bardzo dużo miejsca poświęca się tutaj sprawom matrymonialnym i. Nie chcę powiedzieć erotycznym, do tego, do tego jeszcze przejdziemy. Także bardzo przedziwny zbiór, który jest na siłę alfabetyczny, bo obok jakichś takich pojęć, typu tam religia, pojawiają się jakieś takie, wiesz, odwrócenia literek, by to pasowało do układu alfabetycznego. Także bałagan absolutny, w którym Korwin wielokrotnie zaprzecza samemu sobie, ale też książka, która się bardzo dobrze wpisywała w modę na poradnikową literaturę w latach 90. Poza tym, że w ogóle rynek prasowy i wydawniczy, był wtedy bardzo, bardzo chłonny, to jakichś takich kompendiów, poradników mm, wtedy poszukiwano i z tego, co wiemy, no to było tego Wademekum Ojca kilka wydań i była to książka dosyć, dosyć popularna. W 1991 roku Korwin dostał się do Sejmu pierwszej kadencji jako poseł Unii Polityki Realnej. Nie chcę mówić, że to dlatego, że napisał popularną książkę, bo nie wiem, jak to do końca było z miesiącami tutaj i czy to mogło mieć wpływ, natomiast na pewno sama książka popularnością się cieszyła. Tak, tutaj Skoro wspomniałeś o, o sprzedaży tej książki, i, 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 to trzeba tutaj powiedzieć, że Janusz Korwin-Mikke dostał się do Sejmu w wyborach powszechnych dwukrotnie. Raz w, na początku, tam, tuż po przełomie, tuż po transformacji ustrojowej, a drugi raz w 2019 roku. Mm -hmm. I to jest dwa razy, kiedy, kiedy, kiedy JKM został posłem. I teraz w, pomiędzy tym okresem minęło kilkadziesiąt lat, znaczy tam, ten, ten okres bezbycia w Sejmie i moim zdaniem to wszystko, co Janusz Korwin-Mikke robi, mówi i pisze, było trollingiem, które trochę, trochę pisanym pisanem pod to, żeby się do tego sejmu nie dostawać. Dlatego, że Janusz Korwin-Mikke tak mi się przynajmniej wydaje, też na podstawie tego, nie wiem jak, jak on mieszka i, i ile ma pieniędzy i, i w ogóle skąd te pieniądze ma, to też jest osobna, jest mm. osobna historia, tak? No bo, no bo tutaj szczegółów nie znamy, jakich ten, ale, ale, ale Janusz Korwin-Mikke po prostu odziedziczył spadek i to jest, to jest źródło jego, jego dzisiejszego bogactwa. Jedno ze źródeł, oczywiście. Więc po co mu właściwie ten sejm nie mam pojęcia? Przecież ten to jest facet, który się zawsze utrzymywał właśnie po pierwsze z bajdurzenia w książkach głupot kompletnych, takich, że w zasadzie. To są. W Adamekum ojca jak się czyta, to wydaje się, że to jest taki zlew świadomości, którego potem on nie, nie przeczytał drugi raz nigdy. Mm -hmm. nie W sensie, że to jest mm -hmm. coś, co on napisał na raz, dobra, na raz już jakby ten, a potem kolejne, kolejne redycje i zajmujemy się innymi rzeczami. Tak? E, utrzymywało się z pisania felietonów. Zakładam, że to pisanie felietonów. E, on, między innymi tam w Angorze był, no nie, ale nie tylko, dlatego że na przykład w Playboyu był, na pewno w roku, w roku 2000, ponieważ posiadam w domu egzemplarz Playboya z szazą i tam jest, e, tam jest felieton. Musza Korwin-Mikkego, który tłumaczy tam z kolei, dlaczego kobiety nie powinny być duchownymi. Więc jakby no, klasyczny Korwin-Mikke zajmuje się literalnie wszystkim. Każdą kwestią. Więc po co mu właśnie ten Sejm? Nie wiadomo. Wydaje mi się, że, 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 że to było taka... On, on, on wymyślił jakąś taką maszynkę do zarabiania pieniędzy, że z jednej strony był technicznie politykiem, z drugiej strony tak, tak realnie był felietonistą, z trzeciej strony pisał kompletne głupoty, które pewnie tam nie są... Zakładam, że nie, nie są jakoś specjalnie redagowane czy sprawdzane pod kątem nie wiem... prawdziwości czy, czy zgaz, jakby zgadzania się z konstytucją naukowym. I z czwartej strony te głupoty im były większe, tym mniejsze miałem szansę korytmikę na odsianie do Sejmu, dopóki nie przyszły te, te, te złodzieciaki z konfederacji nie zaproponowały mu wejścia w ten układ, który, który sprawił, że dzisiaj paniotkę traci mnóstwo czasu, siedząc, siedząc na ławach sejmowych, który mógł przeznaczyć na przykład napisanie pisanie wademekum ojca 2. Tak, tak, tak. tak nie tak. Tudzież wademekum dziadka na przykład. To by mogło być jeszcze tak. bardziej perwersyjne w gruncie rzeczy, jak się to wszystko połączy. Kogo by bił dziadek? Hmm. O, orzechy. Jest to najlepszy żart, jaki dzisiaj padnie. Nie, zostańcie z nami do końca. No tak, tak, tak. Oczywiście rozmaite te źródła dochodu. Pamiętajmy o Brydżu, Oczywiście, mówimy tutaj tak. o, o zawodowym karciarzu, chociaż karciarze to chyba ci ludzie, którzy naciągają na to, żeby kupić karty na impuls. No, nieważne. No, w każdym razie, wadę ojca, tudzież wadę mekum ojca synów. No, on też wspomina o tym we wstępie, że on tutaj nie chce od nikogo wyciągać kasy, no bo hej, przecież są lepsze sposoby na zarabianie niż wydawanie książek. No tak, na przykład mm -hmm. dziedziczenie majątku albo, mm -hmm. albo brycz. Wspominajesz o tej leninowskiej brudce. Ja bym powiedział, że to jest po prostu przedwojenny sznyt, nawet przedpierwszowojenny, bo Korwin jak nikt na świecie po prostu tęskni za jakimś dawnym porządkiem. Ten porządek jest wyobrażony, on mógł nie mieć nigdy realizacji w rzeczywistym świecie, ale tak po prostu... Tak po prostu jest. I to się przejawia i w jego sposobie pisania, bo tutaj, mimo jakichś rozmaitych po prostu pierdół i baliwerni, albo jakichś po prostu wręcz niebezpiecznych tez, które padają w wademek Mojca, to hmm. trzeba przyznać, że jest to napisane z pewną sprawnością, e, lekkością, na ja to zresztą też zwracał uwagę e, w recenzji książki Daniel Passen, który mówił, że, no, może odstraszać takim jakimś antykobiecym tonem, delikatnie mówiąc, oczywiście, ale jest to, jest to całkiem żwawo napisane i przy okazji. Jest to książka zupełnie niedzisiejsza, i nie mówię tylko o tym, że ona ukazała się po raz pierwszy 31 lat temu, jakby nie, nie, to, nie to mam na myśli. Korwin nagminnie się tutaj powołuje na rozmaitych swoich idoli i bardzo chętnie sięga z pamięcią, bo prawdopodobnie urodził się w 1400 tam którymś, do tych dawnych epok, tak? I wspomina o, o XVIII wieku, wspomina o, o Janie Jakubie Rousseau, o, o tekście Emil Rousseau i znalazłem jeszcze parę innych rzeczy, które na to wskazują. Nawet Rzym starożytny tam się jest, przyjdzie. oczywiście, że jest Rzym starożytny. W takim kontekście żałuję, że, że ojciec miał wtedy prawo zabić swojego syna i to było słuszne. Tak. To... I to jest Uwaga, że państwa, w kontekście aborcji. aborcji. Tak, 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 że jak to, że wtedy... Tak, to jest w ogóle ciekawe, no Korwin się posługuje w bardzo swobodny sposób argumentami i jakby, wiesz, ugniata je jak glinę, jakby robi z nimi co chce, tylko to wszystko jest dosyć widoczne na powierzchni, że coś tutaj się nie do końca zgadza, tak, zależnie od tego, co chce Korwin udowodnić, mężczyzna dany jest albo jakimś wiesz, kompletnym debilem i pierdołą albo osobą nieinteligentną, która nie powinna decydować. Wiadomo, kobiety są najgorsze, ale mężczyźni też bywają mm -hmm. głupi. Natomiast kiedy wspomina o przerywaniu ciąży, bo tak się nazywa tutaj ten podrozdział książki, przerywanie ciąży, no to zaczyna od tego prawa funkcjonującego, zdaje się, gdzieś tam kiedyś tam w Rzymie i ten mężczyzna już jest rozumny i dojrzały i on na pewno zawsze podejmie dobrą decyzję dotyczącą tego, czy, czy wyeliminować któregoś ze swoich potomków czy nie. Natomiast wiesz, no mówisz o tym, że sięga do starożytności. Korwin przede wszystkim to sięga do, do jakichś takich czasów pogranicznych, kiedy formował się w ogóle gatunek Homo sapiens, mm. bo jakby fundamentem vademecum ojca, jakby to musi absolutnie wybrzmieć, jest podejście Korwina do gatunku ludzkiego jako takiego. Oczywiście mm. Korwin traktuje nas słusznie jako... Przedłużenie linii zwierzęcej, jesteśmy ssakami, okej, okay, to się wszystko absolutnie zgadza. Natomiast Wademekum ojca, to jest książka ewolucyjna. Jakby podejście Korwina do psychologii jest absolutnie ewolucyjne. On mówi o selekcji naturalnej, o tym, w jaki sposób się tutaj można wykluczać. On mówi o tym, że mężczyzna, tak jest tylko i wyłącznie obrońcom, on ma być agresywny, bo jeżeli mężczyzna nie będzie agresywny, to rodzina będzie agresywna, a jak rodzina będzie agresywna, to o Jezus, koniec. Marii, to już koniec, koniec absolutnie. człowieka. Tak jest, no to, to co ogłaszał niejednokrotnie, co ogłaszał też kilka dni temu mm -hmm. w kanale sportowym. Z drugiej strony pisze też jednak o bezpieczeństwie, tak, o tym, że no te nasze czasy są właśnie zdegenerowane, bo żyjemy sobie po prostu, siedzimy i żremy i nie musimy tak naprawdę się z niczym konfrontować, nie musimy absolutnie tutaj z niczym walczyć, on z pominę o tym, że dzieciom, oczywiście synom trzeba czytać Karola Maja, żeby tam jakoś skłaniać do, do ryzyka. Pisze też o tym, że ze społeczeństwa zdrowych i silnych mężczyzn przemieniliśmy się w stado trutniów, tyjących i umierających na raka, zawały, ale w bezpieczeństwie. Tak. Czyli jakby zależnie od tego, co chcę powiedzieć, raz musimy my, mężczyźni, walczyć, atakować, być agresywni, bo tego wymaga od nas jakby w ogóle ewolucja, tak? No bo musimy utrzymywać to swoje stadło, ale w innym miejscu w tej samej książce jest mowa o tym, że żyjemy sobie jak pążki w maśle i tylko, tylko tyjemy i umieramy na te nowotwory. Więc to generalnie jest bardzo charakterystyczne dla Wademeku. Tak, ja sobie tutaj ten fragment, który przeczytałeś, zaznaczyłem w swojej książce i zaznaczyłem sobie go szerzej, bo zanim on pada, to o tym umieraniu na raka, zawały i tam tak dalej, pada taki, takie zdanie. Odwrotnie mężczyźni, do zdobycia mięsa, odwrotnie niż kobiety oczywiście, tak? Do zdobycia mięsa niezbędne było ryzyko i ten był najtłuszcz, który ryzykował najwięcej w rozsądnych granicach. I zapisałem sobie tutaj na marginesie Powiedział typ, który dostał stał spadek. <grym> tak. I jakby nie? Bo jakby na, na tym się trochę opiera ta, ta taka paranoja związana z Januszem Golwinem Mikke. Mikkiem. Januszem Golwinem Mikke, nie, z Jaskiem. Z panem Januszem. <grym> prawda e, że z jednej strony to jest facet, który, który cały czas mówi o tym, że ten taki hiperkapitalizm jest w ogóle najlepszym kapitalizmem, że im mniej regulacji, tym lepiej, że powinniśmy wszyscy po prostu zapierdalać jak po prostu e, tyle, co ojciec ma ty po prostu <laughs> przez cały czas i, 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 i nawet więcej niż on i, po, i jeszcze przez sen e, i że to jest droga do tego, żeby rzeczywiście coś osiągnąć, a z drugiej strony Janusz Korwimikke Chyba nie jest przykładem e, najbardziej pracowitego człowieka na świecie, przynajmniej jeśli chodzi o powiedzmy o, w rozumieniu Pracy fizycznej, tak? Być może on rzeczywiście dużo pracuje intelektualnie na swój sposób. Być może nie, nie wiem. Natomiast, jeśli Janusza Korwina, Mikkę słuchaliby, nie wiem, ciężko pracujący robotnicy na budowie, czy, czy, czy rolnicy pracujący po 12 godzin po prostu i jakby w pełnym słońcu, to to, to by chyba im coś spadło, spadło im kapcie ze, ze śmiechu, no bo to jest de facto facet garniturku, który sobie tam mędrykuje o tym, dlaczego ciężka praca popłaca, mimo tego, że no, jego dłonie są bardzo... E, wyglądają i, i, tak, jakby nie były skalane, szczególnie ciężkimi robotami, prawda? E, chociaż może się mylę. Może jest jakiś, na przykład taki, nie wiem, moment w życiu był Janusza Korwin-Mikkego, e, który, w którym e, pracował bardzo ciężko fizycznie, ale nic mi o tym nie wiadomo. Karty do że są dosyć lekkie, podejrzewam. Chociaż nie wiem, nie, 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 nie mm -hmm. przyglądałem się jego dłoniom. Ma pan dowód? Ma pan dowód? E, tego 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 nie wiemy. No oczywiście tak, inteligencik i próżniak, chociaż jakby bardzo chętnie wspomina o tych jakichś, tak, wiesz, de degenerującej się inteligencji, która w ogóle jeszcze oddaje przy okazji kobietom stery e, i, i pozwala im na, na współdecydowanie. No, Korwin tego typu przypadków nie dopuszcza w ogóle, bo jakby myślenie korwina o świecie zawarte, właśnie. Mówimy o tym w czasie teraźniejszym, bo tak naprawdę mimo pewnych różnic, o których może jeszcze gdzieś tam po drodze uda się wspomnieć, to ten taki kościec światopoglądowy pozostał nienaruszony. On, mm -hmm. jest, on jest bardzo konsekwentny. No i wizja świata korwina jest arcybinarna. To jest niesamowite po prostu, jak, jak bardzo łatwo można sobie wytłumaczyć. Tłumaczyć świat. No jakby mężczyźni mają cechy takie, takie, takie i takie a przynajmniej powinni być. Jeżeli nie jesteś agresywny, czyli rezygnujesz z tego, co ci jest przypisane, to się stajesz safandułą, jak sam wspomina, a mm -hmm. nie, nie szanowanym ojcem, którego, którego można się bać. A kobiety, jak już dowiadujemy się we wstępie, no mają jakby krótki rozum, stawiają na przeciętność, na, na łatwe rozwiązania, nie myślą o jakimś żadnym dalszym horyzoncie, czyli są gdzieś tam opiekuńcze, ale, ale bezideowe. Nie bierze pod uwagę żadnych czynników poza tymi, które są powiedzmy, że czysto biologiczne, Logiczne. A jeżeli się nawet pojawi jakieś odstępstwo od normy, bo norma też jest pojęciem, które jest bardzo ważne dla Korwina, on tu kilka, kilka razy wspomina o tym, że jeżeli dziecko jest normalne, to jak się napatrzy na narkomanów, to nie będzie miało problemów z narkotykami. Co swoją drogą nie do końca, jeżeli chodzi o historię rodzicielską Janusza Korwin-Mikkego, wyszło. Mhm. Więc jeżeli to odstępstwo się pojawi, to on wtedy mówi o tym, że ale ważna jest w naturze różnorodność. To jest piękne, różnorodność jest piękna, ale różnorodność jest po to, żeby ten um, jakiś margines, to odstępstwo od normy zostało usunięte po prostu w procesie selekcji naturalnej. Więc jesteśmy tutaj w Wademekum Ojca z Korwinem na jakimś po prostu regularnym safari, w którym łączy się ze sobą Stanisław Lem, który jest tutaj bardzo instrumentalnie przez Korwina parę razy traktowany, bo jakby nie, nie do końca tak, żeby, żeby przykładać aż Lema do Korwina, to, to bym nie powiedział, w którym jest miejsce dla Jana Jakuba Russo, w którym jest miejsce dla Cyryla N. Parkinsona, który oczywiście nie był psychologiem dziecięcym, ale Oczywiście wypowiada się na temat dzieci, więc warto, warto go tutaj wciągnąć. I tak mamy po prostu przez te tam 200 czy ileś stron, zależnie od wydania, obracanie jakiej, jakiejkolwiek idei w taki sposób, żeby z tego stworzyć narrację o tym, że no, chłop to jest chłop że pana baba to jest baba i nie ma tutaj za bardzo o czym dyskutować. Jest to bardzo, bardzo przez niego konsekwentnie prowadzone, chociaż kilka razy doskonale sam sobie zaprzecza. To jest w ogóle też ciekawe, w jaki sposób po pierwsze Korwin-Mikke odnosi się do tego, do tej takiej wyobrażonej przeszłości, która być może nigdy nie zaistniała, to co wspomniałeś wcześniej. Mhm. E, skojarzyło mi się to trochę z Donaldem Trumpem i z tym jego hasłem Make America Great Again, gdzie to mhm. jakby Great, great Again, w nie wiadomo, kiedy, mm -hmm. kiedy by ona była Great ta America, tak? Oczywiście... To jest socjotechnika, tak? To, jakby to, to ma służyć temu, żeby urodzić u ciebie jakieś takie nostalgiczne uczucia. No i oczywiście, to, jako taktyka polityczna, to było bardzo skuteczne, tak? Rzeczywiście każdy, nawet, nie wiem, osoby, które starają się jakoś trochę bardziej świadomie podchodzić do, do kwestii nostalgii, każdy chyba łapie się na tym, że, kurczę, kiedyś było lepiej lub było mi lepiej. Być hmm. może wtedy świat był lepszy, nie? Więc to jest bardzo cwane. Korwin Mikke z kolei. On nie idzie w skuteczność, on się odnosi rzeczywiście do przeszłości, ale do przeszłości, która. Która nie, nie może być przeszłością jego czytelników, tak? Może w 90-tych latach mogła jeszcze być, tak, bo tam żyły osoby, powiedzmy, 80-90-letnie, które, które pamiętały ten, 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 ten mitologizowany początek XX wieku, kiedy wszystko było normalne i super, i można było tam po prostu dziecku wtłuc i wszystko było super, tak? Ale w zasadzie on ta książka kieruje do, do młodych mężczyzn, tak? Do, do, do świeżo upieczonych ojców, do, do świeżo upieczonych żon prawda? Tak? I te, to jest w zasadzie, wiesz, zupełnie bezsensowna rzecz, dlatego że znaczy bezsensowna i sensowna, bo jest bezsensowna w tym, w tym znaczeniu, że ten mężczyzna nie może się odnieść do tego, do tych czasów, o których on mówi. Z drugiej strony, właśnie dzięki temu, że nie może się odnieść, Korwin-Mikke może wygadywać dowolne głupoty, tak. Ale ciekawe jest też to, co powiedziałeś o, o, o tym, jak korwidmikę, że Corvid Mikke traktuje. Normatywność jako coś takiego, jako mm -hmm. taki wyznacznik tego, że to rzeczywiście powinno być powszechne, i. i, i... Tylko, że kiedy słyszę, na przykład, nie wiem, od, od jakiegoś skrajnego prawicowca, e, że jego zdaniem faceci nie powinni tam, nie wiem, malować paznokci, bo to jest w ogóle pojebane, nie, 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 nie może mm -hmm. tak robić, nie? E, to i, oczywiście nie zgadzam się z tym, tak? To jest jakby głupia myśl, tak? Ale wiem, z czego ona wynika. Tak, ona wynika z tego, że w świecie tego gościa, to, co no, to, to normatywnym jest to, że kobiety malują paznokcie, a mężczyźni nie i koniec, tak? I dlatego on reaguje agresywnie na każdy moment, w którym ktoś wykracza poza tę normatywność. Korwin-Mikke z kolei pisze takie rzeczy, które nie są normatywne w ogóle. <y> w sensie dla praktycznie nikogo. Jakbyś y, y, poznał w latach 90 -tych dziecko, które pochodzi z domu którego, w którym głowa rodziny, ojciec postępuje według wszystkich zasad, które są wymienione w tej książce, które są przecież tą normalnością w świecie Korwina, nie? To byś pomyślał sobie, Jezus Maria, ten, 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 ten rysiek, kto ma w domu kurwa, tego starego, nie? Pierdolta sytuacja. <grymka> Wiesz, byłbyś absolutnie przerażony, nie? Jakby powiedziałbyś rodzicom, to pewnie by <grymka> chcieli dzwonić po opiekę socjalną, żeby tam może zareagowała, bo tam się dzieją ich niepokojące rzeczy, nie? Gdybyś sobie miał wyobrazić dom, który został stworzony według wadamykum ojca, to to jest Totalnie chore. Kripi miejsce, w którym tak. absolutnie nie chciałbyś spędzać dnia jako osoba dorosła, ani tym bardziej nie chciałbyś spędzać dzieciństwa. Tak, 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 no jeżeli chodzi o ten garnitur y, rozmaitych zagrywek idealnego ojca, to tutaj to wszystko poza przemocą fizyczną wchodzi też szantaż, wchodzi też manipulacja, manipulacja tak, umniejszanie swojej partnerce, tak, czyli jakby taka, takie rozkruszanie ewentualnego autorytetu, który może mieć matka u, u dzieci, albo który powinna mieć matka u u dzieci w jakimś takim normalnym oh, oh, związku, e, więc tutaj ten, te, te, ten zasięg jest niesamowity. Tutaj pojawia się jeszcze taki fragment, y, który no, jest naprawdę wstrząsający. Tutaj z kolei widzisz, pojawia się mit prawdziwego mężczyzny, który w 91 roku już jest w zaniku, więc teraz to już w ogóle prawdopodobnie nie istnieją. No i, no sumie, no i dobrze, bo prawdziwe męstwo to taka mało atrakcyjna kategoria. W każdym razie Tutaj próbka stylu i tego, jak prowadzi wywód Janusz Korwin-Mikke w Adymekum Ojca, bo jest to książka bardzo mocno oparta na przykładach anegdotycznych, tak? Jakiś znajomy tam pediatra, pewna znajoma lekarka, pewna naukowczyni, która była bardzo inteligentną kobietą, ale przy dziecku zachowywała się bardzo głupio. I właśnie tam jest mowa o tym, że bardzo dobrze, że kobiety powinny być słabsze intelektualnie, że na no jak spędzasz tyle czasu z dziećmi, to i musisz być, jakby też reagujesz na to. I tak jest okej, okay. no tak wiadomo, Korwin. W każdym razie. Jeśli dzieci są nieposłuszne, to w 95% przypadków wina jest pana żona, która daje przykład niewykonywania pana poleceń. To jest ogólnie język wademekum, jakby niewykonywanie poleceń przez żonę. I uwaga, tutaj anegdota, czytałem kiedyś w kulisach o pewnym panu, który nie mógł sobie na ulicy dać rady ze sprzeczającą się żoną i synkiem. Po chwili namysłu przetrzepał skórę dziecku, a potem żonie. Ku zdumieniu przechodniów poskutkowało znakomicie. No, ale to było na Śląsku, gdzie erozja pozycji mężczyzny nie zaszła jeszcze tak daleko. Jakby na, na pewno badania wskazały też na to, przy okazji, że na Śląsku to, już, to są chopy nie? A to, swoją drogą. No. To jest ciekawe. W sensie, dobra, to teraz odpowiem argumentem anegdotycznym na argument anegdotyczny i mojej dziewczyny, która pochodzi ze Śląska. I moja dziewczyna bardzo często mówi o tym, że Śląsk jest bardzo matriarchalny i że tam... Też o e, tym słyszałem. E, że, 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 że silna kobieta, silna babcia, silna matka to są rzeczywiście postaci, z którymi trzeba się liczyć, nie? I, i, i ten, ten świat korwinowski, w którym w zasadzie ten mężczyzna może zrobić niemal cokolwiek, tak, ze swoim dzieckiem, ze swoją żoną, w ogóle nie, jakby ten, ten przykład śląski jest jakiś zupełnie wyjęty, nie wiem, no. Wiesz co, no ale cóż, no. Chyba, że no. to jest kwestia ostatnich 30 lat, no bo skoro tutaj Janusz Korwin mikke pisze, że, że czytał w kulisach i że na Śląsku ta erozja, wiesz, roli prawdziwego mężczyzny nie zaszła jeszcze tak daleko, może coś się wydarzyło, po prostu może to Krzysztof Hanke, może Kabaret Rak tutaj się do tego wszystkiego przyłożył. Tego nie wiemy, no ale to jest, to jest niesamowite, więc generalnie bić dziecko, bić dziecko i żonę też do przemocy w rodzinie, myślę, że jeszcze przejdziemy, bo to, to są akurat jakieś jedne z mocniejszych fragmentów, nie ma co ukrywać, ale jeżeli chodzi o kobiety i o ich decyzyjność, to też niesamowita sprawa, bo tutaj Korwin pisze na przykład w części posłuszeństwo wszystkie wielkie mocarstwa padały wskutek uzyskania przez kobiety dostępu do podejmowania decyzji. Mikołaj II był najpierw. Podciwszym człowiekiem z rosyjskich cesarzy, ale rządziła za niego klika powiązana z cesarzową. I kończy ten, ten krótki fragment słowami nie chodzi o to, że kobiety nie potrafią rządzić. Potrafią. Gdyby pana zabrakło, pańska żona potrafi wychować dzieci. Może i lepiej niż pan. Anglia za Elżbiety I, Bizancjum za Teodory, Rosja za Katarzyny II i współcześnie Wielka Brytania za premierostwa Małgorzaty Thatcher były rządzone całkiem nieźle. Być może nie genialnie, ale genialny władca trafia się raz na tysiąclecie. Czyli jakby Corwin zaczyna od tego, że mocarstwa Rozpadały się ze względu na, na władztwo kobiet, na, na decyzyjność kobiet, po czym podaje mm, przykłady przywódczyń z różnych epok, w tym swoją ukochaną Małgorzatę Taczerową. Taczerową, Taczerową, bo to, 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 to jest ważna formuła. I myślę, że to były dobre władczynie, może nie genialne, ale rzadko się zdarza, ktoś genialny, czyli jakby podaje argument za tym, że jednak kobiety mogą być doskonałymi liderami. Wiesz, jakby co tu się dzieje, mm -hmm. nie? To jest, to jest jakby lekcja w UEF-u w klasach 1-3, jakby tyle tutaj jest fikołków, że nie, nie wiem, nie wiem. Oprócz tego, że, 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 że Korwin rzeczywiście uprawia fikołki i, i że przywołuje bardzo wiele... E bardzo wiele anegdotek, tam pamiętam też była taka anegdotka gdzieś o, o tym, że kiedyś spotkał małą dziewczynkę, która, której głównym taką, taką aspiracją życiową była zostać żoną e, i zapopłakała się, bo myślała, że, e, że, że jak ona znajdzie męża i tak dalej, wiesz, jakby no, podajesz po prostu jedną dziewczynkę jako przykład. I, i jak na pewno tak było tak. też, na pewno Ale tak oprócz było. tego Korwin proponuje też działanie, tak? w sensie, że jakby mężczyzna musi działać, mężczyzna musi być do przodu i tak dalej. Jest tutaj rozdział czym skorupka? który zaczyna się od zdania, że kobiety są płcią homozygotyczną. I tutaj w tym rozdziale chodzi o to, jak stwierdzić, czy ta twoja wybranka, Mateusz, czy ona rzeczywiście jest, jest tą jedyną, jest tą kobietą, którą, za którą warto wychodzić. Nie? Korwin, który ma za sobą 74 rozwody, wie coś o tym prawdopodobnie. Tak, tak, tak. I tu leci tak. Jeśli więc chce pan się dowiedzieć, jaka będzie pańska narzeczona w roli pańskiej żony, należy dobrze przyjrzeć się kandydatce na teściową. Eee, wizyty narzeczonego w domu przyszłej oblubienicy były całkiem niezłym pomysłem, pod warunkiem, że e, przyszły mąż zamiast gapić się w narzeczoną, jak sroka w nat, patrzył na matkę. Nawet jej wygląd zewnętrzny jest ważny, ale jeszcze ważniejsze są odruchy. I teraz... Główny punkt programu. W dzisiejszych swobodnych czasach możliwości narzeczonego są o wiele większe. Można na przykład wpaść niezapowiedzianym. Jeśli narzeczona ma te telefon, można go łatwo zdalnie zepsuć. W ostateczności przerywając drut. Potem można się zasłużyć przy jego sprawnej naprawie. Wówczas na należy bacznie przyjrzeć się, czy przyszła teściowa chodzi po domu zaniedbana, A tak, to tak samo będzie za lat parę chodziła i pańska żona. Eee, więc tak, no, mężczyzno, manipuluj otoczeniem, psuj sprzęt. I potem przychodzi, żeby go naprawiać, w ogóle wbija się niezapowiedziany. To jest, to jest świetny pomysł. Są świetne pomysły. Oczywiście, e... oczywiście. To odsyła też do hasła imitacja, tak? bo Korwin mm -hmm. jest absolutnie przekonany, że ludzie jakby doskonale poprzez mimikrę wchłania, wchłaniają rozmaite zachowania rodziców. Dziewczynki oczywiście zachowania matek, chłopcy zachowania ojców, i nie ma od tego odstępstwa. Ale jeżeli pisze na przykład o alkoholizmie i o tym, że dzieci alkoholików po prostu no, nie piją z założenia, bo się napatrzyły. To już jakby nie imitują, nie? W sensie mm -hmm. jakby tu jakby problem DDA na przykład, jakby potencjalnego alkoholizmu u takich osób, nie, to jakby, to nie, to jakby to jest kolejny, kolejny przykład tego, jak tutaj się ukorwina to wszystko, to wszystko... Wyklucza. Mówiłeś o, o tej napotkanej dziewczynce, która na pewno istnieje i na pewno mm -hmm. istniała i na pewno Korwin z nią rozmawiał. I jest to absolutnie normalne, że gość, który był wtedy przed pięćdziesiątką rozmawia z jakąś dziewczynką obcą. No ale w każdym razie jej przykład jest ogólnym, fundamentalnym prawem. I tak to się dzieje tutaj u Korwina cały czas. Ja kiedyś słyszałem i że mój syn i właśnie... Te doświadczenia rodzicielskie tutaj nawet służą Korwinowi do tego, żeby po prostu dyskutować ze współczesną wówczas medycyną. No i bo co się robi na przykład, jeżeli ma się tam kilkumiesięczne. Ja na... nie wiem, nie mam dzieci, ale jeżeli moje kilkumiesięczne dziecko miałoby 41 stopni gorączki, to byłbym zaniepokojony. Mhm. Byłbym trochę zaniepokojony. Dziecko, jakby prawdopodobnie, jakby rozbił jajko na czole tego dziecka, to jakby wiesz, siedzimy i jemy. A, mhm. Raczej by mnie to zmartwiło. Nie powinno, nie powinno, bo... Korwin miał taką sytuację, hej, i sprawdził to. No i jego synek 8-miesięczny. Termometr, oboje nas ogarnęła panika, 41 stopni. Cytuję oczywiście telefon do pogotowia, które przez godzinę nie przyjeżdżało, a wiadomo, to państwowa służba zdrowia, i tam. Mm -hmm. e, jakby było prywatne, to by, to by było po 15 minutach, a po godzinie jeszcze przed jego przybyciem zmierzyliśmy gorączkę powtórnie 36,6 stopni Celsjusza. Lichowiec zwalczył w tym czasie pięć zabłąkanych lasyczników, bla, 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 bla. Czyli po prostu przydarzyło się temu dziecku tak. Swoją drogą, gorączka polega na tym, że organizm walczy z tym odstępstwem od normy, nie? W sensie nie, nie mam wykształcenia medycznego, ale wiem, że jakby... Sary o to chodzi w gorączce, tylko że może to przybierać różne odcienie i różne kierunki i mieć różne powikłania. Ale że akurat dziecko Korwina spadła gorączka w godzinę, no to jakby spoko, gotujmy nasze dzieci i jakby wystawiajmy je na, na jakieś po prostu kostuchy. sobie taką sytuację, że. Taką makabryczną sytuację, że, 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 że jest rodzina i jakby rzeczywiście tam, wiesz, niedawno narodzone dziecko ma 48 stopni gorączki, ale, ale ojciec ale ojciec ma pod pachą wademekum ojca i mówi do matki: Nie, nie, ponieważ Januszko Winikę powiedział, co napisał w swojej książce, tak i tak. A potem, wiesz, wybiegamy tydzień do przodu, już tam wiesz, sytuacja w kościele, stoi tak. ten ojciec nad, 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 nad trumienką. I zastanawia się, czy może głosowanie na Unię Polityki Realnej to jest najlepszy pomysł. A, te, a to oczywiście na cmentarzu komunalnym albo podchodzi do tego, jak rozsądny człowiek, mm -hmm. takim człowiekiem jest oczywiście Janusz korwin mikke że Statystycznie. I, I myśli o tym, że statystycznie, no to jest to odstępstwo od normy, po czym mówi żonie, która właśnie straciła syna, wiesz, no jakby ważna też w naturze jest różnorodność. Tak. To, jest, to, to jest też piękne, tak? Ja nie jestem rasistą, ja nie jestem mizoginem, ja po prostu dostrzegam różnorodność i jakby wszystko jest okej. Okay, no. A i też... Y Potem nie daje oczywiście żonie książki do przeczytania, dlatego że we wstępie napisane jest, że kobiety nie powinny tej książki czytać. Może, może tutaj wrócimy do tego wątku. Jest tutaj rzeczywiście wstęp, w którym Janusz Korwin-Mikke tłumaczy co i jak. I on jest przeznaczony do kobiet, które otworzyły tę książkę. tak? Droga kandydatko na czytelniczkę, jeśli wykradła, wykradła pani podstępem tę książkę z zamiarem jej przeczytania, to radzę poniechać tego zamiaru. Nic to pani nie da, gdyż są to rady dla mężczyzny. Co więcej, znajomość tych rad, ja się zgadzam z tym, że nic to pani nie da. Tak, w sensie tak, 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 co <laughs> prawda nie niezależnie od płci, ale tak, <laughs> tak. Co więcej, znajomość tych rad może pani zaszkodzić w dokładnie taki sam sposób, w jakiś świadomość, że, że je jajka szarańczy szkodzi człowiekowi, który jeszcze przed chwilą oblizywał się po zjedzeniu tego przysmaku. O pewnych rzeczach lepiej nie wiedzieć. Musi Pani z, y, y, mieć zaufanie do siebie. Oddała się Pani wybranego, wybranemu przez siebie mężczyźnie i na pewno uczyniła Pani dobry wybór. Musi więc Pani mieć też zaufanie do niego. On działa dla Pani dobra. Jeśli uważa Pani, że jest inaczej, to nie należy te czytać z tej książki, lecz tym prędzej odejść odeń i zwiać w, na drugą półkulę. Oho, to jest. Dokładnie tak jest. E, więc tak, więc tam jest bardzo, tam rzeczywiście cała książka jest przeznaczona tylko i wyłącznie do mężczyzny i, i jest z, z, zwraca się tylko i wyłącznie do tego faceta, który, który powinien być głową rodziny. Przy czym ja tutaj widzę też pewną wewnętrzną sprzeczność, no bo, no bo jeśli mężczyzna jest naturalnie predestynowany do tego, żeby, e, ż, żeby być tym, tym, tym królem lwem w swoim domu i zawsze wybierać dobrze, to, to po co mu kupować książkę, która kosztowała no, mnie kosztowała jakieś 15 złotych na Allegro, tak? Ale, ale zakładam, że kosztowała na stare z kilkadziesiąt tysięcy, tak? <grafię> na początku lat 90. No ale no, tego, tego się nie dowiadujemy. E I tak naprawdę te poszczególne rozdziały, które, które mamy w Wademekum ojca, one tłumaczą w zasadzie wszystko. One nawet tłumaczą w jaki sposób zachowywać się w konkretnych sytuacjach, tak? W jaki sposób zachować się, jeśli dziecko jest uparte i na przykład nie chce wykonać polecenia, tak? Tłumaczone jest wszystko po kolei, przy czym nikt nie napisał takiej książki wcześniej, więc, więc w zasadzie na czym opierali się mężczyźni z poprzednich pokoleń przy wychowywaniu dzieci? No może właśnie na niczym i dzięki temu mamy dzisiaj takie pokolenie, jakie jest. <grym, <grym, do tak, tego, do tego to, tacy... to są konsekwencje tego wszystkiego, prawda? Tak. Ale to, wiesz co, zastanawiałem się nad tym, na czym opiera się Korwin przy Takich, a nie innych teoriach, tezach, bo tutaj w ogóle często jest tak, że on podaje wartości liczbowe, które. Wiadomo, nie są po, po, podparte żadnymi źródłami. Że na przykład pisze, że w 95% przypadków będzie tak, no 5% to jest ryzyko, no i wiadomo, znowu, znowu mamy różnorodność. Więc jeżeli chodzi tutaj o źródła naukowe, to, to, to podchodzi do tego bardzo, bardzo beztrosko, ale też jakby jedna rzecz mnie zdziwiła, tym bardziej w kontekście tego jednak rubasznego korwina, tego korwina, który nawet w tej książce, o której mówimy, wspomina o tym, że jest zwolennikiem pikanterii i erotyzmu. Notabene, jak, jeżeli słuchacie nas i myślicie o tym, że no, no, Korwin, no nie? No, jakby Korwin, konsekwencja poglądów, jakie by one nie były. No to nie pojawiają się tutaj żadne teorie dotyczące lekkiej, nie, nieszkodliwej pedofilii, które się później, później pojawiły, ale ogólnie jest, jest bardzo podobnie. No i tak się zastanawiasz, na przykład dlaczego w kontekście onanizmu, bo tutaj pojawia się taki podrozdział. Jest. No, pojawia się sugestia, że tutaj cytuję onanizm nie jest taki znów katastrofalny, z drugiej strony jednak bezsprzecznie szkodliwy i pana obowiązkiem będzie zapobieganie popadnięciu syna w ten nałóg. Potem jest oczywiście mowa o rączkach mhm. na kodrze, i tak dalej. tak się zastanawiam, okej, okay, dobra, yy, skąd? Już nawet nie chodzi o, o to, co się dziś mówi o masturbacji, o czym mówi wiesz, współczesna seksuologia, i tak dalej, i tak dalej, ale tak z punktu widzenia 91 roku bardzo kategoryczne, że jest po prostu szkodliwe. To przypominają ci się te różne jakieś mhm. opowieści, wiesz, takich opowieści katechetów o, o błonie między palcami, o tym, że oślepniesz. Yy, I tak zacząłem sobie. Proszę pana, obczajać tam, czy, czytać o onanizmie, mhm. żeby się tam dowiedzieć czegoś, co to takiego. I mhm. y, jest to teoria mocno osiemnastowieczna, wieczna jest to teoria Samuela Tiso, który uważał, że dwie trzecie wówczas znanych chorób, y, że ich przyczyną jest masturbacja. I że można popaść przez masturbację między innymi w szaleństwo i mieć rozmaite inne inne dolegliwości. Mówisz o takiej książeczce małej, która była wydana potem też w Polsce w ostatnich latach, jako taka ciekawostka historyczna, tak? Yy, gdzie były takie ryciny z chłopcem, który coraz bardziej popada tam... Upada na podupada na zdrowiu i w tam finalnie umiera, dlatego że się masturbował. Mówisz Wiesz o co, nie wiem, nie, wiem o, o, nie wiem nic o polskim wydaniu, być może, warto by było to sprawdzić, ale jest to na pewno książka i na pewno są to teorie, które zostały bardzo mocno podchwycone przez Russo i on w swojej książce Emil powołuje się na tamte teorie, więc mamy tutaj do czynienia z podrozdziałem na temat masturbacji, który jest oparty tylko i wyłącznie na osiemnastowiecznych myślicielach, więc to nie jest tylko tak, no bo że sobie... Czym? Tutaj oczywiście, że Korwin sobie jakoś tam baja i tak dalej, że no tam przełom tam dziewiętnastego i XX wieku to było, albo no osiemnasty wiek ci oświeceni... No, nie, nie, nie. On tutaj konkretnie, jeżeli chodzi o swoje myślenie, wchodzi w to, mimo że jakby doświadczenia naukowe późniejszych wieków wcale tego nie potwierdzały. No ale tak, tak też jest z Korwinem, który się wadzi tutaj i ze współczesną medycyną i z edukacją, bo Pisze o tym, że w ogóle koedukacja to jakby zabiła szkolnictwo: że mhm. chłopcy i, i dziewczynki uczą się tego samego, że dziewczynki mają jednak za krótki rozum, żeby uczyć się matematyki, i jednak mądra natura usunie te niepotrzebne informacje z mózgu dziewczynki. I pisze też o tym, że, że dziewczyny nie mają predyspozycji do matematyki, że, że mają największe problemy w klasie. Tego typu rzeczy się jednak tutaj pojawiają, bo Korwin w tych swoich teoriach jest jednak taki bardzo bardzo autorytatywny. Tak? Mimo, że wymyśla sobie badania z dupy, to on mówi: tak jest, tak po prostu jest. Ale z drugiej strony bywa też uroczo nieporadny i, i, i pełen wątpliwości. Taki właśnie widzisz, no, eseista, czyli to jest próba odpowiedzi na pytanie. Więc na przykład, kiedy Korwin pisze o modnym dziś i ważnym temacie szczepie, to pisze, że szczepienia można uniknąć, ponieważ znaczna większość dzieci jest mimo to szczepiona, istnieje ogromna szansa, że pańskie dziecko uniknie przejścia odry. Trudno powiedzieć, jakie to w przyszłości może mieć skutki. Najprawdopodobniej wobec takiej perspektywy lepiej być szczepionym, dzięki czemu w organizmie wytwarzają się słabsze, bo słabsze, ale jednak przeciwciała. Tak, Tutaj znaczy słabsze dlatego, że mocniejsze, jeżeli wrzucisz po prostu w ognisko choroby swoje tak. niezaszczepione dziecko. Bo tam mowa o tym wcześniej, że jeśli tak. y, 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 syn kolegi ma odrę, to natychmiast to trzeba od razu. lecieć z tak, dzieckiem to, 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 żeby tam i tam to, to jest niesamowite wiesz, słabsze, bo słabsze, jakby znowu nie mam wykształcenia medycznego, ale z tego co wiem, to szczepienia polegają jakby w dużym skrócie na tym, że jakby pakuje ci się w organizm przeciwciała znaczy jakby pakuje ci się chorobę, żeby organizm wytworzył przeciwciała, no jakby w takim bardzo, bardzo dużym skrócie. Korwin woli, żeby dziecko najpierw jednak cierpiało i żeby sobie bez tych wszystkich konowałów wytworzyło te przeciwciała. I tutaj jeszcze w tym samym fragmencie mój wydaje mi się, że optymalne jest przeciąganie szczepienia dopóki się da, próba normalnego zarażenia odrą, a potem mimo wszystko zaszczepienie dziecka. Wiesz, w końcu jego poglądy tutaj potrafią, wiesz, na w objętości akapitu ewoluować. I tak samo piszę, jeżeli chodzi o medycynę dalej, bo tutaj trochę jakichś takich szurskich sytuacji znajdziemy. Pisze o szpitalach, że są siedliskiem zarazków wirusów. Swoją drogą, Korwin co chwilę myli pojęcie bakterii i pojęcie wirusa, co mm -hmm. to jest chyba dosyć poważnym błędem. No ale wiadomo, że, że, że wirusy i bakterie są w szpitalach. I pisze, niektórzy lekarze twierdzą, że operacje bezpieczniej byłoby przeprowadzać na leśnej polanie niż w sali operacyjnej niektórych szpitali. O ile większość szpitali warszawskich jeszcze funkcjonuje jako tako, o tyle na prowincji bywa tragicznie. Bywa też i dobrze. Loteria. Czasem pobyt dziecka w, sz... <ślam> Czasem pobyt dziecka w szpitalu jest nieodzowny. Jeśli jest to absolutna konieczność, trudno, wiesz, jak Jest bardzo dużo takich fermentów. nie pamiętasz, jest, taki, jest takie nagranie na YouTubie dosyć słynne, jest jakaś sonda uliczna i pyta się tam jakiegoś gościa o to, czy często czyta książki, kiedy ostatnio czytał książkę i on jakby idzie w zaparty, mimo że ewidentnie nie czyta, nie chodzi do biblioteki, nie, nie kupuje książek w księgarniach i mówi, że a to różnie, to, to, to takich, no, to, to autorów różnych, nie? I coś tak ciągnie, to jest po prostu jakaś gechenna tego gościa. No zależy. Więc jakby u Korwina w kontekście wychowywania jest podobnie, wiesz, no to różnie, wiesz, loteria. To jest też swoją drogą, trzeba, trzeba tutaj uznać Korwina za, za, za szurskiego geniusza, dlatego, że no, jakby to, to nie jest tak, że on pisał o tych szczepionkach w momencie, w którym antyszczepionkowość była w mainstreamie szulskim, no bo mhm. Andrew Wakefield, tak, czyli, czyli, czyli były... Lekarz, szarlatan, który, który zasugerował związek pomiędzy szczepieniami i autyzmem, zrobił to dopiero po 90 tych że tak? Chociaż być może te fragmenty są, zostały dopisane po 1590 90. rzeczywiście albo później, ale, ale wydaje mi się, że nie, że on się w ogóle tutaj nie, nie odnosi do kwestii właśnie autyzmu, tylko do, do tam oceniania, które przypiła są lepsze, które gorsze. W sumie, tak. kiedy, co, co powinien pan zrobić z synem? Kiedy zaprowadzić, żeby zaraził się odrąb? Może nie, może tak? A nie wiem, pan zrobi, co pan uważa. Wiesz, bardzo <laughs> go, Loteria, nie? Po prostu loteria, ale polega to jednak na tym, że jego syn coś tam, na przykład o sanatoriach jest mowa i o tym, że dzie jego dziecko przeżyło tam w ogóle traumę, bardzo, bardzo źle mu się tam wiodło, no i jakby rozumiem zatroskanego ojca, to jest jakby, w mieści się w moim horyzoncie poznawczym, mm. że no jakby okej, okay, spoko, ale no Korwin pisze to absolutnie jakby oczywiście można to tak opowiedzieć, mój syn Źle się czuł w sanatorium, więc absolutnie nigdy nie umieszczać dziecka w sanatorium. I ma oczywiście na to receptę w rodzaju wynająć mieszkanie w mieście, wynająć tańszą chałupę na wsi i przenieść się tam. Jeżeli wykonujesz pracę jakąś taką specjalistyczną, możesz to robić korespondencyjnie, możesz też dojeżdżać. Ma bardzo, bardzo proste, proste recepty. Swoją drogą, też jeżeli chodzi o, o kwestie psychologiczne, medyczne, to bardzo podobało mi się to, w jaki sposób zdisował <noise> teorię kompleksu Edypa, bo Corwin pisze wprost, wprost o tym, że psychoanalitycy zarobili na nim ładne parę miliardów dolarów, no jakby w domyśle nieuczciwie, bo to jest jakby wysane, nie powiem skąd, ale można się domyślać, bo ten, ten jakiś edypalny kompleks, on polega na tym, że mężczyzna, no powiedzmy że ojciec po jakiejś intymnej sytuacji po stosunku seksualnym z matką się nie myje mhm. a że jego jakby gruczały wonne wydzielają woń, to to zwyczajnie wzbudza w osobniku płci męskiej tym małoletnim osobniku yy, agresję więc jeżeli tylko po stosunku weźmiesz prysznic młody tato to, to mówię do ciebie mhm. to nie ma w ogóle mowy żeby mm, gdzieś te wszystkie psychoanalityczne teorie jakieś freudowskie jungowskie i tak dalej, żeby to się, to się obroniło. Nie, po prostu wystarczy się wykąpać. Rozbrojone, psychoanalicy rozbrojeni całkowicie i jakby nara. Ale ja swego tego trochę zawiodłem się, że jakby wspomniałeś o rozdziale o analizmie, a nie wspomniałeś o tym, co jakby tutaj Korwin daje konkretne rady, dużo konkretniejsze niż w przypadku szczepionek. Co zrobić, żeby twoje dziecko przestało się masturbować, Mateusz? A tak, co, oczywiście co za mn... zrobić, żeby znaczy, Ta... Twoje dziecko, twój syn, tak? Chłopiec żeby przestał się masturbować. Tam jest kilka eee... kilka lat. Nigdy nie zdobyłem się na to, cytuję. Nigdy nie zdobyłem się na to, by od małego przyuczać dzieci do spania z rękami na kołdrze. Co podobno daje dobre rezultaty. Natomiast dość łatwo można regulować następujące czynniki. Dwukropek. I teraz uwaga, to jest w punktach. Punkt pierwszy. Chłopiec powinien spać lekko przykryty. Ciepło sprzyja podnieceniu erotycznemu. Trzeba go hartować, proszę ostro odpowiadać na protesty zaniepokojone, żony. Mm -hmm. Mm -hmm. No, tak, to jest pierwszy punkt. Drugi. Chłopiec powinien być niewyspany, by kładąc się spać szybko zasypiał. No tak, jakby doprowadzenie swojego, swojego dziecka do deprywacji snu jest tak. najlepszym rozwiązaniem, tak. moim zdaniem. Żeby przestał się masurować. Żeby z po prostu. Tak, to prawda wyga wygaśnie. Tak, nie będzie robił za wiele rzeczy w swoim życiu, ale chociaż też nie będzie się masurował przy okazji, więc jakby come on, sukces. Trzeci punkt, chłopiec powinien być przed snem właściwą lekturę, to jest nie mieć literatury traktującej o dziewczętach, czyli na przykład Ania z Zielonego Wzgórza, czy nie czekaj, jak jest to nowe tłumaczenie, Ania z Zielonego Szczytu, w, Szczyty chyba, Szczytu, coś takiego, tak, to jeszcze Szczyt dodatkowo to słowo, to, to nie, jest, to w ogóle, to jest wiadomo, nie, niepotrzebnie pobudza, no też jakby warto pipi pończoszankę wyrzucić do kosza, a nie po prostu wiesz, tam coś działać pod kołdrą, bo to, czy Minki i migotka na przykład tutaj twoim zdaniem, no. No widzisz, a no, twoje no tak sobie myślę, nie jest istotą ludzką, ale z drugiej strony, czy z perspektywy Korwina i jego podejścia do, do erotyzmu, to ma jakieś takie wielkie znaczenie. <laughs> Chyba nie. nie. <laughs> I punkt czwarty. Chłopiec powinien być fizycznie zmęczony, a nie rozlewiony ani Czyli powinien być niewyspany, tak. zmęczony mhm. i jeszcze powinien być przykryty, e, i powinien, powinien marznąć. Tak. I wtedy. I wtedy to jest ostatnie zdanie tego rozdziału. To powinno bez gwarancji dać dobre rezultaty. <grystanie> <grystanie> tak, tak, tak. On też lubi jakiś taki wymyk tutaj raz na jakiś czas. No i ja, tak, jakby, co to ja tylko sugeruję. Ale innym, innym razem powie, że, że ma stuprocentową pewność. Więc jest to taki po prostu kompletny jakiś myślowy burdel, że, że można tak naprawdę oszaleć. No tak, tak, tak. No tutaj są jakieś takie rzeczy dotyczące hartowania, dotyczące kąpieli na przykład. Dosyć, dosyć drastyczne. Na przykład hmm. <taki> takie, które wprost mówią o podtapianiu. <taki> Jakiegoś niemowlęcia, że nie, dziecko to wytrzyma. Prawdopodobnie wiesz, ymm, zrobił eksperyment, jego dziecko wytrzymało. E, nie wie, nie tak. wiadomo, jakie to potem ma konsekwencje, oczywiście, tam psychiczne, jak cię ojciec podtapia, ale, ale, ale tak, powinno się udać. Tutaj, swoją drogą, w kontekście kąpieli, to też jakby taka poszczówka z tych takich czasów, po prostu, że nie wiem, że, no, jakby było, było niełatwo, małe, bardzo małe mieszkania jako absolutny standard. I tak dalej i tak dalej. Kąpiel o tym, że woda powinna być cieplejsza niż dziecko, ale nie za gorąca, pisać nie warto, bla, bla, bla. osobiście doradzam wchodzenie do wanny razem z niemowlakiem, a po kąpieli oddawanie go żonie i, i kąpanie się samemu. Babskim gadaniem, że wanna nie jest idealnie czysta, nie radzę się przejmować. Nic się dziecku nie stanie, jeśli się nawet tej wody napije. Czy jest to ewidentne wchodzenie do wanny po tacie czy przed tatą. No, w każdym razie tutaj musi być to wszystko w pełnej symbiozie i, i, i woda obmywająca ciało korwina, które trafia do obecny

Wyobraź sobie, przepraszam, że to jest twój stary, tak, nie? Tak. Jezus Maria, nie? Jakby już wyobraź sobie, że jesteś po 13 roku terapii i, i terapeuta nie może ci uwierzyć w to, co ty opowiadasz, tak, tak, tak. A ty dajesz terapeucie w ad ojca. Terapeucie, nie terapeutce, bo terapeutka nie No nie. nie, nie, nie no nie, znaczy w ogóle nie powinno być terapeutek, nie? Jakby z, terapeutki. z, tego, z tego punktu widzenia. Korwin tutaj mówi akurat wprost, bo jakby ostatnio była mowa o, o prawach wyborczych kobiet. Oczywiście Korwin coś tam bajdużył na ten temat Ustanowskiego w kanale sportowym, no ale on tutaj w Wademeku Mojca jakby, no nie, jakby nie, nie pozostawia żadnych wątpliwości, kobiety nie powinny pracować poza domem, to je po pierwsze jakby degeneruje, odciąga od tego, co powinny robić najlepiej, albo do czego są stworzone, a przy okazji kobiety wykonując zawody, na przykład zawody specjalistyczne, zawód lekarki i tak dalej, sprawiają, że te zawody się feminizują, co Korwin rozumie jako spadek atrakcyjności tych zawodów, że jakby po prostu nikt mm. nie będzie chciał zostać lekarzem, no bo jak baby, albo na przykład mówi wprost, podaje przykład traktorzystki, że no, jak, jak jakaś basia może jeździć traktorem, że wcześniej to można, ten traktorzysta, to to było coś spoko. I że mężczyzna stwarza lepsze zawody. I jeżeli teraz zaczęłoby się hajpować to, że na przykład warto zostać, nie wiem, szambiarzem i teraz nie, nie śmieję się z żadnego zawodu, tylko myślę o czymś, co się może kojarzyć tak dosyć ciężko i nieestetycznie, mhm. to jednak jak. Jeżeli ten zawód będą wykonywać wyłącznie mężczyźni, to, to młodzi chłopcy stwierdzą, tak, to jest, to jest spoko, nie? A poza tym hmm. to baby. Baby, no nie pracować, no chyba, że Małgorzata Taczerowa i tak dalej, no i tak. Jakby, i, tak so, i tak sobie działamy tutaj. I, i tak oglądam w ogóle, swoją jogu tak może tej wtrącę, że my nagrywamy ten odcinek i mieliśmy go nagrywać, widzieliśmy że będziemy go nagrywali w tym terminie od jakiegoś czasu i widzieliśmy że to przed tym, jak Janusz korwin poszedł do kanału sportowego, bo teraz jest znowu, nagrywamy to w, pod koniec lutego 2022 roku i kilka dni po tym, jak Korwin znowu zrobił no inbę po prostu sprzedając swoje greatest hits, tak, w, na zasięgowym kanale, tak? No i tam właśnie takie greatest hitsy typu, że, że kobieta nie powinna pracować i że prawa wyborcze to może jak będzie miała 50 lat, to może wtedy, bo statystycznie coś tam, coś tam, ale oczywiście źródła statystyk nie podaje żadnych, nie? Natomiast e, jeśli chodzi o, e, o, o, o podejście Korwina do, 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 do właśnie, do ról płciowych i, do, i do, do kwestii tego, kto powinien co robić w małżeństwie, to... To jest interesujące, no bo on, jakby w książce. Mówi zupełnie wprost, że, no, że kobieta powinna zajmować się dziećmi i to jest tyle, no nie? Gdzieś tam, w swojej publicystyce i tam w swoich wypowiedziach takich publicznych, no nie zacytuję teraz do tego dokładnie, tak, no ale była mowa o tym, że kiedyś to się kobiety uczyły grać na fortepianie, i to, co robił feministki dzisiaj, czyli tam namawiało kobiety do tego, żeby się samorealizowały na rynku pracy między innymi, to to jest wbrew interesowi samych kobiet, tak? I tak się zastanawiam, do jakiego konkretnie okresu w Tutaj się odnosi Janusz Korwin-Mikke, tak? No, bo jeśli możemy powiedzieć, że na przykład, właśnie do, 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 do lat 50., czy do okresu powojennego w Stanach Zjednoczonych, no nie, ale no to był kraj, który wtedy stał gospodarczo bardzo mocno i, i, i w zasadzie no, nie można, nie wiem, zakładać. Pomijam oczywiście to, że te, te rozwiązania dotyczące tego, że kobieta powinna siedzieć w domu i raczej nie, e, nie zaczynać pracy zawodowej, były bardzo problematyczne i jakby są do dzisiaj w wielu, w wielu domostwach, tak, takich tradycyjnych. Tak, że jakby e, miodowe lata, które polskie miodowe lata, które wzięły się z amerykańskiego formatu, w ramach których ta postać Aliny, tak, czy też jak też ten, mm -hmm. ten, ten, ten odpowiednik Aliny e, nazywał się w wersji amerykańskiej e, jakby Był pewną odpowiedzią na, te, na, na te, te wątpliwości, tak? No bo Alina po prostu chciała pracować, a Karol jej nie pozwalał, tak? Jakoś specjalnie i niespecjalnie się do tego dobrze odnosił, nie? Oczywiście serial nie podnosi tego jako poważnego problemu, no ale styl. No więc może, no ale dobra, no jakby w książce on tutaj mówi, nie, nie mówi o tym fortepianie, no ale skoro mówił o fortepianie, o tym, że kobiety się uczyły, powinny się uczyć na fortepianie zamiast pracować, no to być może się odnosi do, no nie wiem, do, do jakichś dworów francuskich XVIII wieku, no te klimaty może, nie? No ale skoro tak, no to w zasadzie to. To, to, to nie, nie można powiedzieć, że to są... że tak było w starych dobrych czasach. Tak było w starych dobrych czasach w, w, w rejonach, które na to... W, 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 u elit, tak? Jakby u ludzi, których było na stać na takie fanaberie, jak, jak osoba, która w zasadzie nie pracuje tylko całe życie, uczy na pianinie. I to, to się jakoś tam łączy z tą inbą, która wybuchła niedawno, dotyczącą Wiktori Wilkosz i, i tego gościa, który... Znaczy Wiktorii Kukwisz, tak? Teraz już Wilkosz, po prostu I gościa, który jest, no... Zgadnijcie, co jest jakimś tam pomocnikiem prawą ręką Korwina, który to gość ma chyba tam 30 lat tak, czy 29 i ożenił się z Wiktorią, która ma obecnie lat 18 i spotykali się od trzech. Co jak się policzy w głowie szybko, to można to uznać za problematyczne. Nie chcę oceniać cudzych wyborów. Być może są szczęśliwi, nie mam pojęcia, no ale sama taka perspektywa, że, że, że tam dwudziestokilkulatek no, grooming jest słowem, które istnieje i o którym, i, i, prawda, tak jakby nie należy go ignorować, to no nie. I Wiktoria, która wzięła ten ślub z pomocnikiem korwina jakiś czas temu, nagrywa filmiki teraz o byciu Tradwife. Nie wiem, czy znasz mm -hmm. ten tak, Trad, to tak, jest tak, znaczy, tak, rzeczywiście, znam, tak? Znam, znam. O tym, że bycie tradycyjną żoną jest takie super, i jakby nagrała na przykład filmik, w którym pokazuje, jak wygląda dzień bycia Tradwife. No i ten dzień tradwife wygląda tak, że. Budzi się, robi śniadanie, potem gotuje pomidorową, odkurza i potem jedzie do... do naprawdę, jedzie do siedziby partii Korwin, do, 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 do siedziby Konfederacji pod koniec dnia ze swoim mężem i tyle, nie? Czyli to jest taka trochę zabawa w dom, nie? Sęk w tym, że... Po pierwsze, to nie jest żaden, żadna tradwife, dlatego że jeśli mówimy o tradwife, to, 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 to raczej miałbym na myśli kobiety, które są workowato ubrane po prostu w jakieś, wiesz, zupełnie nieatrakcyjne ciuchy i, i, i pracują w polu cały dzień. Jakby to bym uznawał za jakby, że jeśli Wiktoria wilkość jest tradwife, to, to kim jest jakaś żona jakiegoś Amisza po prostu z, z, ze Stanów Zjednoczonych, nie? W sensie, która, która właściwie nic nie robi w swoim życiu innego, oprócz tego, że jest żoną i matką, tak? Ale po drugie, to to w ogóle jest niezgodne z polską tradycją bycia tak. żoną, nie? W sensie gdzie w Polsce kobiety nie pracowały? Jakby Polska, która jest krajem generalnie rolniczym historycznie, tak? Aha. Kobiety te tak samo albo i bardziej od facetów, bo jeszcze dodatkowo zajmowały się dziećmi, ale też ziemniaki trzeba było przekopać i, i, i zrobić inne rzeczy. Nie będę świlował, że nam się na rolnictwie, tak, ale zrobić inne rzeczy, które się robi w polu, tak? C w ogóle do jakiej tradycji to jest, jakby od odnosi się Korwin Mikke czy całe to jego środowisko konfederacji? Kurde, no No tak, ludzie. tak. No to jest w ogóle kluczowe dla myślenia Korwina na temat, na temat świata, na temat relacji społecznych. On się tak naprawdę. Posługuje tylko i wyłącznie przykładami, wyobrażeniami właśnie okołoarystokratycznymi. Na pewno, na pewno wyższe klasy, mity mieszczańskie. Przecież jak mówi o tym na przykład, jest chyba pod Rozkaz i mówi o tym, że dzieci, w których, które nie miały w domu służby, mogą paradoksalnie lub nie potem jakby być niezdolne do tego, żeby w grzeczny sposób formułować jakieś polecenia, na przykład w pracy, nie? To jest jakby, to jest ewidentnie to, no jakby to jest, to jest to myślenie, to jest myślenie o, o przepastnych mieszkaniach w kamienicach, wiesz, w Warszawie, w Lwowie, tam w Krakowie, jakieś po prostu, jakby tak naprawdę on cały czas operuje jakimś wyobrażeniem, ale wyobrażeniem dotyczącym jakiejś garstki, jakiegoś takiego wyimka społecznego, tam czasami coś wspomina. Jednego procenta. Ta, tak, tak. Coś no, tak mniej więcej właśnie w granicach tam, w granicach progu ewentualnie. tam coś czasami wymienia, że no tutaj właśnie jak tam chłop miał trójkę dzieci, to tam jedno zostało, nie wiem, kimś tam, kowalem tak, tak jak on, jedno kimś tam i powiedzmy dopiero trzeci syn mógł iść do miasta i tam na przykład szukać sobie zawodu, który je, na który jest akurat zapotrzebowanie w danym czasie. Tak, ja, tam jest taka kolejność chyba, że tam jest wojskowy, duchowny i, i ten trzeci syn to co może sobie wybrać to, nie? ale tak. Czy tam może być artystą. Ale gdzie tak było konkretnie, nie? Tak, tak, no to, to to, to są właśnie jakieś takie klechdy cały czas, nie? Jakieś takie kurde kompletne, wiesz, bzdury i bajania. Zresztą nawet jak um, mówi na przykład o kwestii niewierności małżeńskiej, a umówmy się, pewne dokonania na tym polu już w momencie wydania Wademekum ojca miał niewątpliwie, mm. bo miał między innymi z tego pozamałżeńskiego związku córkę, um, bodajże urodzoną w 83 roku, więc wiedział o czym mówi, no ale to jakby long story Short jest tak, że no, poligynia to jest coś no, męskiego, więc wiadomo jak to jest. No i wiadomo, że różne babeczki, a dziewczynom się nie opłaca jednak zdradzać, bo chodzi o to bezpieczeństwo. Więc no, to nie jest znowu w tej kobiecej naturze. I pisze o tym, że mądrość ludowa ujmuje to w ten sposób. Gdy ja zdradzę żonę, to jakbym ze swej sutereny splunął na ulicę. Nieładnie, ale przestępstwo niewielkie. Gdy natomiast mnie zdradza żona, to jakby ktoś z ulicy splunął do mojej sutereny. I w nawiasie pisze, nie pamiętam już od kogo zaczerpnąłem ten cytat. Podejrzewam, że od nikogo, ale, tak. ale nawet gdyby ten cytat miał jakieś źródło, to ono by się tutaj nie pojawiło. Nie, bo dlaczego mm -hmm. by się miało tutaj pojawić. No ale to jest jakby, wiesz, typowo po prostu jakieś takie bardzo męskie, męskie, szowinistyczne podejście na zasadzie, że tam, wiesz, klucz i dziurka, nie, klucz, który pasuje, le, 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 Temperówka Wszystko... coś tamtego jest. Tak, temper, temperówka tego, tamtego. Swoją drogą, w tej samej części pojawia się, to jest pod rozdział wierność, pojawia się ta po prostu wybitna teoria plemników dotycząca do tego, tego, że poprzez nasienie mężczyzna może przenosić poglądy. To jest dosyć mm -hmm. znana sprawa i, i wielokrotnie komentowana. Natomiast to oczywiście są te, jakieś takie wiesz, po prostu patriarchalne, szowinistyczne głupoty, chociaż sam Korwin tutaj też pomstuje na osoby, które mogą mu zarzucać szowinizm. On pisze o tym, że nie, że tak po prostu było zawsze i była patrylinearność w rodach, że po prostu mężczyzna dziedziczy, on jest tutaj głową Głową I dla korwina wynika to tylko i wyłącznie z genetyki ludzkiej, jakby z żadnych innych czynników. Jakby to, że patriarchat się narodził, to po prostu, jakby wiesz, jakby tyle i tak powinno być, bo, bo tak to się, jeżeli chodzi o chromosomy, układa. Natomiast to jest. Tak naprawdę jeszcze lajtowe. Bo on w tym wszystkim jednak prowadzi taką narrację, że tak, kobieta będzie posłuszna wobec męża, ale dla jej dobra, i będzie po prostu dobrze, jakby to, jakby ta wizja, którą on tutaj stara się kreować, to jest wizja jednak szczęśliwych, udanych rodzin, chociaż mhm. wiesz, no, czasami się to nam może nie mieścić w głowie, e, kiedy, kiedy o tym czytamy. Natomiast y, jest tutaj pod rozdział Ultima Ratio Domini e, i to już jest rzecz nieco gorsza. Wspominałeś y, i wspominaliśmy obaj zresztą, o tym występie Ustanowskiego i też była mowa o tym, jak się zmieniły te poglądy Korwina. On teraz mówił o jakichś tam klapsach, że klaps to nic takiego, że to nie bicie, tam ten, ten, w kontekście dzieci, też w kontekście żony, ale to taki bardziej, wiesz, jakiś taki zaczepny klapsik, taki, wiesz, po prostu damsko-męski, troszkę erotyczny. Także fajnie, fajnie, to oczywiście też jest bardzo, bardzo wątpliwe. Znaczy, no, oczywiście tutaj... to oczywiście była mowa o przekładaniu przez kolano, tak, więc jakby... Czyli tak, taka, taka ale, taka ale zupełna... po to, ale po to, żeby tego klapsa strzelić, po prostu mm -hmm. jest wygodniej, nie? no wiesz. W każdym razie była to jednak dosyć lajtowa wersja. Tutaj jest powiedziane wprost w Meku Mojca. Jeśli konfliktu z żoną nie potrafi pan w żaden sposób rozstrzygnąć, nie potrafi pan jej przekonać, to niestety musi pan użyć siły fizycznej, tak? Nie wolno panu jednak wdawać się w bijatykę z kobietą? Musi pan ją ukarać. Jeśli pan ma rację i będzie pan o tym przekonany, to żona panu ulegnie. Musi to być zrobione dość zimno i stanowczo, jako przykra konieczność. Może się zdarzyć, że i tak do rozwodu dojdzie, ale nie było na to widać rady. I tak dalej, i tak dalej. No jakby w ogóle jakiś taki, o, żona poczuwszy swoją siłę, będzie coraz częściej stawiała na swoim, a pan tego nie zniesie. Czyli jakby, czy bić dzieci wiadomo, czy bić żonę tutaj tak, jednoznacznie tak. No i... Kwestia przemocy fizycznej tutaj jest rozwinięta zresztą na, na sferę seksualną, tak? Bo pojawiają się jakieś absolutnie kuriozalne rzeczy. Takie naprawdę, ja mam tutaj jakieś wyimki, które czasami sobie opisywałem, i tutaj mam na przykład napisane przy tym konkretnym fragmencie kłótnia o Japieńczej. Tak sobie tutaj zanotowałem. Więc pozwólcie, że jeszcze to przytoczę. Jeśli żona robi panu awanturę o chleb, to zapewne nie chodzi jej wcale o chleb, tylko o to, że pan ją zaniedbuje. W nawiesie, zwłaszcza seksualnie, nie poświęca dostatecznej uwagi, ewentualnie chce ona coś załatwić za cenę zgody na koniec kłótni. Be, 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 be. Tutaj omijam fragment, ale nie wykrzywiam znaczenia. Jeśli prawdziwym powodem do awantury jest pierwszy z wymienionych, to trzeba małżonkę po prostu. No, wśród prawników są spory czy zgwałcenie własnej żony jest karalne. Ale w tym przypadku oskarżenie panu nie grozi. A i w pozostałych zalecam raczej jakiś gest dramatyczny niż międlenie ciągle tego samego i powolne ustępowanie. Po męsku trzeba albo, albo. Przez czego ona od pana w gruncie rzeczy oczekuje. Więc jakby wiesz, dużo jest w mekum ojca tych takich, wiesz, po stereotypów z polskiego kabaretu na zasadzie, no mhm. babeczki, nie? To są na, na zasadzie, że no jedno mówi, ale chodzi o coś innego i pan to musi odczytać, bo baby są inne, wiesz. No, to, to są takie rzeczy, że możesz tak powiedzieć, że jakby, wiesz, jak przestań, nie? Jakby ciocia tego słucha w ogóle, co ty gadasz. E, kończmy flaszkę i do do domu, nawiązując do poprzedniego odcinka, ale tutaj jest po prostu sformułowane wprost. Kobieta robi ci kłótnie, ale na pewno chodzi o coś innego stereotypik, mm -hmm. prawdopodobnie chodzi o zaniedbywanie seksualne i koniec końców musisz zgwałcić swoją żonę. Prawo jednak tutaj nie jest dosyć sprecyzowane, wśród prawników są spory, czy zgwałcenie własnej żony jest karalne. Wow, yeah? mhm. wow. Tak, no tutaj to, to jest taka sekcja, która w, w researchu została przez siebie nazwana hardkory Tak, mm. I, 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 i nie dziwię się. No i tutaj może, może za, za późno, no ale będziemy też mówili o homoseksualizmie za chwileczkę w, w wizji Korwina, więc ostrzegamy, jeśli ktoś jest um, wrażliwy na tego typu, na, na, na treści homofobiczne wprost i na treści przemocowe, to. Jeszcze ma szansę zastopować podcast i, i się wyłączyć. Natomiast, no dobra, no, no lecę. Jest, jest rozdział Homoseksualizm, który swoją drogą e, następuje po, po rozdziale homeostaza, e, homeostaza, więc jakby, no bo jakże to? No e, I teraz tak. Jest. E, Rozpoczyna się ten rozdział od takiego chłopskorozumizmu, takiego typowo dla Janusza e, KM. Homoseksualizm ma dwa zasadnicze źródła: obawa przed kobietami wywołana słabą pozycją ojca w rodzinie, oraz zwykłe uwiedzenie przez pederastę w momencie, gdy bodźce koncentrują się na niewłaściwym z punktu widzenia biologicznego i społecznego obiekcie. Swoją drogą, o ile pamiętam, Janusz korwin nie używa w, tym, w tej książce słowa na P, którego używał. Wielokrotnie tak. Wojciech Cejrowski w książce, o której opowiadaliśmy między innymi w odcinku o Wojciechu Cejrowskim, więc chociaż tyle, więc to jest jakby. To jest umiarkowana prawica przy Wojciechu Cajroski. Ale wciąż. Wciąż. Widzisz, ta, ta polityczna poprawność korwina w 91 <grym> tak. Pederasta. <grym> więc tak, więc tutaj co trzeba robić, żeby tutaj jakby syn się nie okazał być gejem? Przeciwdziałać należy ze wszystkich sił, gdy jednak nieszczęście się zdarzyło, nie należy wylewać łez nad nadrodzonym mlekiem. Wielu wybitnych ludzi było homo, homo i biseksualistami. Grozi pan. Jedynie brak wnuków. Należy natomiast zdecydowanie, bardzo zdecydowanie tępić wszelką orientację. Homoseksualizm ukryty nie jest dla społeczeństwa groźny i nie jest potępiany. Groźny jest homoseksualizm jawnie demonstrowany i propagowany, co jak wiemy z doświadczeń. Polskich środowisk LGBT+, plus za 90. -tych. oczywiście że tak jest. Oczywiście że jak się nie mówi, to wszystko jest w porządku. Pewnie, pewnie, pewnie. oczywiście. Pewnie. Tak, 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 Nie było, nie było akcji hyacynt. też, tak, tak, Natomiast już tutaj przechodząc do, do, do wątków psycholskich, bo, yy, końcówka rozdziału. To jest kilka kapitów, ale krótkich. Radzę też panu pamiętać, że znajomi i sąsiedzi nie będą się szczególnie interesowali pańskim synem, znaczy w razie gdyby ten syn okazał się być gejem. Oczywiście. Tym bardziej, że nigdy nie będą pewni jego odmienności. Gdyby się dowiedzieli, być może nie będą się, być może nie będą go potępiać. Być może, być może będą, być może nie będą. No, no. Loteria Bardzo. Tak. Jednakże na pewno, na pewno wytłuszczone, będą pana potępiać, o ile tylko na potępieniu się skończy, jeżeli pański syn wciągnie w to ich dzieci. Czyli jeśli ten syn będzie tym pederastą, który uwiedzie. Prawda, tak. syna sąsiadów na przykład. No to już reakcja Dlatego, łańcuchowa, tak, tak, tak. to jest jakby już implozja po prostu podstawowej komórki społecznej rodziny. No bo tak. to jest naukowo udowodnione, tylko po prostu nie mam teraz źródła przy sobie, ale tak. Dlatego, a może ma pan jeszcze młodszych synów, musi pan trzymać syna z daleka od swojej rodziny i okolic. Nawet gdyby groziło to panu prawnymi konsekwencjami, na przykład syn może domagać się praw do mieszkania, nie powinien pan ustępować. Tego typu sprawy wloką się latami, a policja nie jest skłonna do interwencji. Proszę się o syna zanadto za nie obawiać. Homoseksualiści to zwarte, dość solidarne i zamożne środowisko nie zginie, o ile oczywiście nie wejdzie w kontakt z AIDS. To są już rejony psychopatyczne. Są rejony... Że jakbyś nie wiem, dobra, no nie będę może tutaj miałem dać odniesienie do, do, do choroby psychicznej, no ale właśnie nie chcę szejmować tak do tak, tak, choroby psychiczne. Znaczy to jest po prostu chora rzecz, która została wydana i która miała kilka reedycji. Ehm. No. no wiesz co zastanawiałem się nad tym czy to było bo wie, wiem że ta książka była jeszcze pisana w 87 chyba w 89 też bo tam się pojawiają jakieś takie przypisy bo na przykład prawo się zmieniło i on dodaje taką mm -hmm. e, autokorektę na zasadzie że no już wiemy że coś tam e, na pewno to jest ATS-owa rzecz skoro się pojawia AIDS e, mm -hmm. e, jakaś tam powiedzmy świadomość zagrożenia ale to tak ciekawe czy to, czy to jest przed akcją hyacynt czy, czy, czy po czy mm -hmm. coś, coś słyszał coś kojarzył ale znowu widzisz e, lecimy w mityczne wyobrażenia. No jeżeli homoseksualista, to, to na pewno to jest Oscar Wilde, nie? Jakby to, to nie jest jakiś... Tak. To jest bardzo zamożne środowisko, więc oni tam mają swoje sposoby, żeby rozbudzać namiętność w zły sposób, bo to jak tak, wiemy... Tak, no trochę, to, to, nie? Właściwie, czy, czy to nie jest pokrewna rzecz, czy to tak naprawdę nie są zbiory, które się pokrywają w całości. Pokrywają, no Więc tak, no to, to jest wątek absolutnie, absolutnie psycholski. Znowu, Teorie Korwina dotyczące jakiejś takiej właśnie profilaktyki, powiedzmy, czy przeciwdziałania, to tutaj jest rzecz, która się parę razy pojawia, bo też jest mowa o narkotykach na przykład, nie? Mhm. i tam. Okej, okay, ja rozumiem, że działania związane z terapią uzależnień w latach 90., i pewnie jeszcze ten temat się u nas pojawi w podcaście, że to mogły być rzeczy kontrowersyjne z dzisiejszego punktu widzenia, niewłaściwe i tak dalej, i tym podobne. No polecamy taki fragment y, terapii y, z Monaru, nakręcony w latach chyba 90., tak, na pewno 90., z Markiem Kotańskim, który. Wspaniałą postacią był, ale potrafił mówić kontrowersyjne rzeczy. Um, tak, tak, no. tak. Więc to na pewno, na pewno budzi opory z tej, tej współczesnej perspektywy, która jest po prostu przesycona tą polityczną poprawnością i tak dalej. Jakby tutaj Janusz Korwin-Mikke ma no, takie bardziej proste, jakieś takie bardziej skuteczne jego zdaniem recepty. Jeżeli dziecko mm, ma jakieś kontakty z narkomanami, to należy od razu sprawdzić dziecko i to bezlitośnie, jeśli wzięło narkotyki. Mhm. Natychmiast się przeprowadzić to jest możliwe, pisze Korwin. Jeśli mieszka pan w mieście, a tylko tam poważnie pojawia się narkomania? Wiadomo, to też jest niemożliwe przy okazji nie wywieździesz mm -hmm. tego cholerstwa dwa kilometry pod miasto. E, wynająć mieszkanie komuś za ciężki, ciężkie pieniądze, wynająć chałupę na wsi za mniejsze pieniądze. To jest jedna z tych ekonomicznych w ogóle tutaj. Korwin jako ten ekonomiczny mózg mm -hmm. przez wiele lat, że jako człowiek, który rozkmił. Ten, ten, ten. Ja czytałem tego Hajeka, ja to wszystko wiem. No, wiesz, Austriaków czytałem, ale nie, no, jakby tu wynajem i tu coś tam ciężkie pieniądze zawsze dostaniesz za mieszkanie. Zawsze, absolutnie. I jeśli dziecko jest już trochę uzależnione, nie oglądaj się na rady lekarzy, no bo wiadomo o tym bardziej, że tam jest sporo kobiet, tak. którzy w gruncie rzeczy zacieśniają jego kontakty z innymi narkomanami w różnych ośrodkach. Zamknąć dziecko na dłuższy czas, jak w więzieniu. Proszę się... Jezus Maria. Proszę się nie obawiać, że umrze od głodu narkotycznego. Jeśli jest w takim stanie, to i tak umrze za jakiś czas. A tu jest szansa. Wymagana jest jednak żelazna konsekwencja. Ja naprawdę tutaj. Ym... Jednak wiemy, wiemy co nieco na temat tego życia rodzinnego Korwina i jakby nie chcę, nie chcę tym jakoś za bardzo tutaj um, wymachiwać. Natomiast wiemy, że niekoniecznie musiało się to udać, jeżeli chodzi o, o potomstwo Janusza Korwin-Mikkego. Mhm. Więc więc tak, może zabrakło tej konsekwencji, o której mówi. No jakby też jest, też jest człowiekiem, tak? Pisze do ludzi, też popełnia mhm. błędy. Też ulega rozmaitym pokusom albo, albo własnym emocjom. Więc, więc tak, bardzo, bardzo radykalny pomysł na terapię. Ten fragment, który przeczytałeś, powinien sobie wziąć, że serca zwłaszcza tatamaty Tak. <głos》>, zwłaszcza po ostatnich ekscesach. Oczywiście, a nie, że dzwoni papuga i już załatwione. Nie, tak by zamknąć w domu nie ma głodu narkotycznego, najwyżej tam pójdzie po pizzę. Tak, 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 no tutaj są jakieś takie rzeczy. To jest w ciekawe, że nawet jak Korwin w tym rozdziale, który teraz przeczytałeś, yy, jak tego przeczytałeś, nawet hi, 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 ma rację w jednym momencie, bo on mówi tutaj, jest tutaj taki krótki fragmencik, że przede wszystkim należy o narkotykach mówić już z dziesięciolatkami z odpowiednią dozą ogrozy i w mhm. głosie, no to jest nawet taki progresywny pogląd, nie? W sensie tak. ja nawet nie mówię, że jest słuszny, nie mam dzieci, więc jakby coś się będę wymążył, tak? No ale generalnie jakby część specjalistów mówi, że no tak, że czy narkotyki nie powinny być tabu w domu, że powinno się o nich mówić. I że w zasadzie ym, im więcej mówisz o realnych skutkach brania substancji psychoaktywnych, no to jest mniejsza szansa na to, że dziecko na przykład kiedyś popadnie w, w jakieś straszliwe problemy, tak? I, i, i na, nawet kiedy Corwin ma rację, to tutaj mówi, że z odpowiednią dozą zgrozy i obrzedzenia w głosie pokazywać zdjęcia, zdjęcia narkomanów, normalne dziecko odrzuci. I tutaj wracamy do tego już. Głupiego korwina, tak? Głupiego korwina, który e, od lat ma taki pogląd, że nie, w ogóle nie należy. Że polityka narkotykowa nie powinna w ogóle istnieć, i że powinniśmy dopuścić wszelkie możliwe używki do tam, na, na, na wolny rynek, bo wolny rynek zweryfikuje, mhm. ponieważ jak to zrobimy, to okej, okay, może część narkomanów, yy, czy część ludzi w to pójdzie, ale wszyscy narkomani, którzy mają ubrać narkotyki i tak umrą, więc, więc whatever, no wszystko jedno. I teraz zakładam, że Janusz Korwin-Mikke za narkotyk uznaje kompot. Tak? Czy jakby mm -hmm. substancja, która, która była masowo brana w latach 80. i jeszcze w 90., tak? Którą na szczęście w dużej mierze udało się pozbyć, jakby ten, ten problem dzisiaj właściwie nie istnieje, tak? E, przynajmniej pod tą postacią. E, a co ze wszystkimi narkotykami typu, nie wiem... Co z, co, 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 co z trochę lżejszymi środkami, które nie zabiją cię od razu, a nie zabiją cię w ciągu paru lat? Czy nie wiem, czy, czy Janusz korwin widział kiedyś filmy z miast, które, a z miast amerykańskich, które mają duży problem z osobami się nieuzależnionymi, które po prostu snują się po mieście i nie mają nic, jakby nie mogą się zdobyć na cokolwiek innego i, i to nie jest tak, że jeśli dopuścisz narkotyki, to w ciągu pół roku narkomanów nie będzie. Jakby, wiesz... To są rzeczy, które dla, nie wiem, młodego, chłonnego umysłu mogą brzmieć logicznie, jako logiczne myślenie. Janusz Korwin-Mikke to jest logicznie myślący. Nawet tym, pod tym filmem ze Stanowskim, tak, w, na kanale sportowym, tam wchodzą jak ludzie i mówią, że, o, Janusz Korwin-Mikke myśli logicznie, i cały świat zwariował i nikt nie potrafi, wiesz. To są, to, to nawet nie są wywody logiczne. To są, to są rzeczy, nad którymi wystarczy zastanowić się. Dłużej niż 15 sekund, żeby znaleźć dziury, i żeby znaleźć bzdury, i żeby znaleźć wszystko, co się nie zgadza. I tak, tak, no oczywiście, że tak. To są porady w ogóle dla ludzi, którzy nienawidzą ludzi. Jakby mhm. to, to, to myślenie ewolucyjne Korwina bardzo mocno się z tym łączy. On jednak mówi tutaj wprost, bo też gdzieś tam porusza temat alkoholizmu, to chyba w podrozdziale homeostaza, no i pisze, że tak, gdyby tam, jestem absolutnie przekonany, że i picie alkoholu ma jakieś pozytywne skutki, gdyby tak nie było, nauk ten zostałby już przed, przed tysiącleciami wyeliminowany. No jasne. To jakby jakby tak, tak to działa, to po pierwsze oczywiście jakby weryfikujemy, czy nauk jest spoko, czy nie i mówimy, że jakby dekretem papieskim zakazuje i tak dalej. Oczywiście, że alkohol ma pozytywne skutki, nawet jeżeli i takie krótkotrwałe, tak? Jest fajnie, jest dobrze, jest, wiesz, jakby spoko. I może pożyteczność alkoholizmu polega na tym, że osobnicy o słabej woli szybciej umierają i nie zatruwają życia społecznego, trzy wykrzykniki. I jeszcze tutaj jest jego przypis z 89 roku. Już wiem, okazuje się, że alkohol likwiduje sklerozę, rozpuszczając nadmiar tłuszczów. Czyli widzisz, e, dlatego alkoholizm nie został wyeliminowany. Bo w pewnym momencie okazało się, że zapobiega sklerozie. Tak. Tylko i wyłącznie o to chodzi. Ale wracając do tej nienawiści wobec ludzi, no to tak, takie jest jego myślenie i w kontekście tego, o czym mówisz, um, i mówisz o narkotykach i o wolnym rynku, też to ma sens, tak? Najwyżej te słabe jednostki. Dla niego słabe to po prostu osoby, które nie poradzą sobie z uzależnieniem. Już nieważne dlaczego, bo go to zupełnie nie interesuje. Mhm. One znikną, one zostaną wyeliminowane, tak jak to się dzieje w naturze, więc jego wizja wciąż jest. To jest sawanna, nie? Mhm. Jakby inne czynniki. On absolutnie, absolutnie pomija, więc tak naprawdę ta jego, ta jego wizja jest tutaj dosyć okrutna. On parę razy mówi o tym, że no tam emocje, że mo może być ten czynnik empatyczny gdzieś tam się pojawiać, oczywiście, ale też nie za bardzo. Jak pisze na przykład o tym, on tam używa określenia, że dziecko się zacięło, tak, że jakby mhm. trwa w jakimś takim stuporze po prostu i na przykład nie chce, nie wiem, wyjść na spacer. To właściwie on doradza wprost, żeby zakneblować żonę i na niej usiąść, bo ta żona, jako ta emocjonalna, będzie chciała to dziecko po prostu pocieszyć, i tak dalej, i tak dalej, ale ty nie możesz, ty nie możesz, smyku. E, także po emocje to do kobiet, bo on też mówi w ogóle, że żeby wiesz, wyrósł taki wojownik-rycerz, to on musi mieć troskliwą matkę, nie? Mhm. On tam nie mówi o tym, że jak matka się troszczy, to będziesz mamin synkiem i w ogóle, wiesz, zrzucimy cię ze skarpy. Zresztą ten wątek spartański tutaj też się parę razy pojawia. A tu musi być, musi być odpowiednie ze strony, ze strony matki. Ty masz jednak hodować to dziecko i też stresować, no bo on parę razy otresuje, używa że i tesura. używa tego określenia i jakby podkreśla, nie, 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 nie pomyliliście się państwo, chodzi o, o, o wytresowanie, więc skrajnie taka po prostu cyniczna jednocześnie nie, indywidualistyczna, taka indywidualistyczna ogóle... ale przyrodnicza też przy okazji. No, tak. wiesz, Bardzo korzystna, korzystna opcja. No nie, no może tak jest, Bartek. No widzisz, my po prostu się mądrzymy przez już nie wiem, ile minut. Natomiast no, ja tam nie widzę żadnych, żadnych dzieci, żeby za tobą biegały. Także no sorry. No. Tak, znaczy jest tylko, noreczka, która jest, która ma roczek tak, tak mniej więcej, nie wiadomo ile bo ze schroniska, ale, ale tak, natomiast. Yy, yy, Powiem tak, jakby podczas czytania tej książki i jakby podczas. Jakby postanowiłem raz na jakiś czas robić sobie e, takie przerwy na sprawdzanie, co tam w życiu prywatnym Janusza KM. I. Ja nie chcę używać tych ja nie, ja nie będę używał tych argumentów, tak? Ale to jest bardzo kuszące, żeby powiedzieć sprawdzam. W sensie, no bo jeśli facet narobił tych dzieci ile? No przepraszam, że tak użyłem słowa, narobił dzieci, tak? No, no spłodził mnóstwo potomków, tak? I potomki nie. Tak? Szóstkę? Ile tam? Osemkę? E, przynajmniej Osem? ósemkę. Wiemy chyba o ósemce, tak? Tak, tak, tak oficjalnie, no? Tak. I, I jakby jak się czyta historię z życia prywatnego pana Janusza, to Mogą przyjść do głowy, może przyjść do głowy taka myśl może nie musi, naprawdę tylko może. Że Wademekum ojca może nie być, najlepszym, najlepszą książką do czytania przez młodych ojców. Może nie być, może nie być, może. może jest drugą najlepszą, ale nie jest pierwszą najlepszą. Tak, 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 na pewno, na pewno nie jest najlepszą książką do realizowania, jakby <laughs> wiadomo, bo możesz rozmaite rzeczy zrobić z tą lekturą, ale żeby to wszystko jednak e, wprawiać w ruch, to, to niekoniecznie. Ja, ja zgadzam się z tobą, że oczywiście posługiwanie się tymi argumentami, jeszcze tym bardziej w kontekście osób, które nie zawsze, nie zawsze, przynajmniej część tego potomstwa nie chce być na świeczniku. To najstarsze mm -hmm. dzieci Korwina swoją drogą zdaje się, że dosyć zdystansowane wobec postaci ojca raczej się nie eksponowały. Mówię o, o dwu, dwóch najstarszych synach. Natomiast jedną rzecz bym jednak przytoczył. Taki fragmencik to jest fragment z tekstu Przemka Witkowskiego Cnoty kardynalne korwinizmu. To tekst Opublikowany w Krypie już parę lat temu. No I tutaj jest cytat z Korwina: Nigdy nie zostawiam dzieci na pastwę losu, żadnej kobiety nie rzucam i nie zostawiam samej, twierdzi co prawda pan Janusz, jednak, wedle jego teczki paszportowej do wglądu VPN, dawniej bywało nieco inaczej. E, matka Ryszarda i Krzysztofa pisała na początku lat 80. do władz, że jej były mąż uchyla się od płacenia alimentów i prosiłaby, nie wydawać mu paszportu, gdyż może zbiec za granicę, to wracając do tego wstępu i do tego uciekania na drugą półkulę, mhm. może zbiec, zbiec za granicę, by uniknąć tego wychowawczego obowiązku, więc no jednak dzieci się tutaj nie będziemy czepiać, jakichś błędów popełnianych przez dzieci, już oczywiście osoby dorosłe w większości, ale no taki co nasz król Sawanny bywał. Tak, tutaj też należy wspomnieć, że, że, że w książce Wadamekum Ojca nie ma jakby mowy, nie ma wielu poglądów, które on tam deklarował w latach późniejszych, tak, nie ma mowy na przykład o tej lekkiej pedofilii, która miała być pozytywna, dla dziecka, on o tym wspomniał bodajże ustanowskiego, tak? Jest, jest o tym mowa w Hyde Parku. I do tej pory zawsze było tak, że ci tacy Fani Korwina, jak Korwin po prostu walnął coś znowu o, a to o a, a Adolfie H., a to o, o, tym, o, o tej pozytywnej pedofilii i tak dalej to oni zawsze się wcielali w takie w, takich, w takie o, o, osoby tłumaczące, co król miał na myśli, tak? Że to wcale nie tak, to wypowiedź tam wydarta z kontekstu, że to, że to wcale nie jest tak, jak myślicie, że ten media wszystko tam zmieniły, nie? A teraz się wydarzyło, wydarzyła rzecz, bardzo doniosła w karierze w Korwin-Mikkego, dlatego że jeden z jego tam... Fanów prawdopodobnie, gość, który jest radnym Obornickim, przepan Przemysław Szrama, próbując tłumaczyć słowa Korwina e, o tym, że istnieje coś takiego jak, jak, jak jako lekka pedofilia. E, tutaj cytuję, wolę jak moją córkę pedofil poklepie po pupie, niż oddać ją na lekcję wychowania seksualnego, to powiedział Korwin. E, pan radny Obornicki wytłumaczył te słowa w ten sposób. Zakładamy definicję pedofilia lekka, e, osoba odczuwa małe podniecenie w głowie i nie w ciele, dotyka dziecko normalnie, trzyma, on czuje satysfakcję, dziecko nie zauważa, zero stosunków z wodą i to jest obiektywnie lepsze niż nauka seksu w szkołach. Czyli facet próbując wytłumaczyć swojego guru powiedział coś jeszcze gorszego i jakby tak. że to jest jeszcze jakaś taka zupełna spirala państwa, zupełnego, nie? Jakby spirala stworzona przez ludzi, z którymi nie chciałbyś przebywać w jednym pokoju dłużej niż 10 minut, prawdopodobnie, nie? E, tak, natomiast tak, tak. Ja bym chciał tak, nie wiem, bo chyba powoli tylko kończymy, nie? Mhm. E, chciałbym powiedzieć, że, że, że jest to wybitnie niepokojące, że postać taka jak Janusz Korwin-Mikke, mówiąca te wszystkie rzeczy, które mówi od początku lat 90. Po pierwsze, że mówi je nadal. Po drugie, że dostaje się do Sejmu. Po trzecie, że ma bardzo duży following tak? w social mediach, dopóki tam go nie skasują tu i ówdzie. I w zasadzie. Media cytują go bez żadnego problemu. Wiem, że są pojedyncze, pojedyncze media, które nie chcą cytować korwina i po prostu mają takie, takie, takie założenie, żeby tego nie robić. No bo facet po prostu gada szkodliwe bzdury, ale. Janusz korwin prawdopodobnie jest postacią troszkę podobną do wspomnianego wcześniej w tym podcaście Wojciecha Cejrowskiego. Wojciech Cejrowski powiedział, chyba to było w rozmowie, która została zarejestrowana w Instytucie Pamięci Narodowej, że celem tego programu WC Kwadrans, który prowadził w latach 90. było to, żeby doprowadzić dyskurs do skrajności. Że, żeby mówić już tak skrajne poglądy, żeby jeśli przyjdzie potem jakiś inny prawicowiec, który mówi chociaż troszeczkę bardziej letnie rzeczy niż Wojciech Cejrowski, to wtedy on będzie tym normalniejszym głosem i on będzie dużo bardziej akceptowalne, tak? I wydaje mi się, że Janusz Korwin-Mikke jest trochę taką postacią. Nie wiem, czy świadomie, czy nieświadomie. Nie wiem, czy on chce być taką postacią, czy po prostu to jest tak, że on jest takim, wiesz, trolem, który tam powie coś tam, kobietki się wkurzą, coś tam, jakieś lewaki się wkurzą i ale będzie zadyma, nie? Natomiast wydaje mi się, że jako społeczeństwo podchodzimy do tego, do, do tej postaci z troszkę z zbyt dużą pobłażliwością i tutaj też mogę posypać swoją głowę popiołem, no bo to, że jako nastolatek miałem jakieś tam, tam fazę korwinowską, jako wczesny nastolatek, tutaj do dodam no to tam wielu wiele osób ma taką przeszłość ze sobą. Nie? Ale już po tym, jak ta faza minęła, to, 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 to wciąż trochę traktowałem w swojej głowie Korwina jak jakiego, jakiegoś jakiego gosteczka, który tam e, no to jest nasz Korwin, e, to jest ta, taki nasz dziadzio, który coś tam powie. E, no w sumie jest śmieszny, fajny troll. Nie? No nie, to nie jest fajny troll i, 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 i powinniśmy wykonać szereg ruchów, które mogłyby na przykład doprowadzić do tego, że Janusz Korwin-Mikke zniknąłby nie wiem, z mediów, razem ze swoimi głupotami, które wygoduje. Tak, tak, tak. W przeciwieństwie do zapraszania go do programu na żywo, który jest oglądany przez wiele osób i chyba ten film z kanału sportowego ma, ma około dwóch milionów wyświetleń już mm -hmm. teraz po kilku dniach. I to wszystko oczywiście pod jakimś takim płaszczykiem bycia obiektywnym symetrystą, który po prostu tu się skonfrontuje z tymi głupotami. A wydaje mi się, że jednak. Ten aspekt ekonomiczny i popularnościowy odgrywa pewną rolę. Wiesz co, ja bym chciał jeszcze przeczytać fragmencik, z lubimy czytać, bo z ciekawości zobaczyłem sobie oceny. Hmm. No i tam było jakieś chyba, o ile dobrze pamiętam, 5,8 na 10. Były jedynki, były też dziesiątki, ale jedna dziesiątka była na zasadzie, ktoś daje dziesiątkę, po czym pisze w komentarzu, że żartuje, chujna totalna. Mm -hmm. Więc do tych spraw liczbowych możemy podejść z dystansem. Natomiast jeżeli chodzi o używanie Wademeku, to tutaj użytkowniczka Agusława, w 2018 roku napisała komentarz o następującej treści. Znakomita pyszna lektura, dzięki której z łatwością ocenisz, czy twój wybranek nadaje się na cokolwiek więcej niż na One Night Stand. Zacytuj mu dowolny ustępek z tej książki i zapytaj o zdanie. Jeśli popiera autora, dziękuj Bogu za ostrzeżenie i uciekaj. Więc może się to Wademekum do czegoś przydać. Oczywiście i z tym Państwa zostawiamy. Na szczęście Wademekum Ojca nie jest, nie doczekało się reedycji. Moja wersja jest z 2007 roku i tak się dziwiłem, że taka późna na swoją drogą, tak? W sensie, że jeszcze takie, mm -hmm. taka książka została wydana wtedy i to jeszcze się skończyła, no bo kupiłem ją z rynku wtórnego. E, więc jeśli ktoś chciałby przeczytać, to to czy polecamy? jako taktosów. z tak czasu zróbcie z tym co chcecie. Niekoniecznie trzeba wydawać na to pieniądze, tak. chociaż do niczego nie namawiamy, ale są różne sposoby, a sama książka jest do namierzenia e, na różnych portalach aukcyjnych i to jest dosyć droga, bo te ceny się zaczynają od sześciu dych, może kosztować nawet 120, zależnie od wydania. Także jest to niemały rarytasik, który wam tutaj mamy nadzieję odpowiednio streściliśmy. Biały kruk bibliofilski. za rara avis. Dziękujemy wam bardzo, dziękujemy bardzo patronom matronom Niezmiennie, chociaż źle te wszystkie określenia w kontekście tematu odcinka brzmią, ale tak. Absolutnie chodzi o czystą, czystą wdzięczność. No i co, i słyszymy się w takim razie. Dziękujemy bardzo i pamiętajcie. Cześć. Do. <laughs> Podcast Przygotowali Bartek Przybyszewski i Mateusz Witkowski. Czytał Tadeusz Drozdan.